Hello, hello, odpalamy się już tutaj tylko... Halo kabel, proszę puścić. Chwila, bo w sumie kabel też muszę z drugiej strony odpiąć. Odpalany jest menażer na telefonie, żebym widziała, co się dzieje. Żaden, kurde, e-sport. E-sport simowy się tutaj dzieje, to wystarczy. To menażer, thank you, wszystko powinno działać. I zastopuję teraz... Muzę w tle. Uwaga, czy znowu zadziała? Ach, działa za każdym razem. Oh, yes. Moje cudowne. Tylko czy gra teraz nie jest sama w sobie za cicho? Wydaje mi się, że słuchać. W każdym razie jesteśmy w Miłowie, ponieważ uparłam się, że chcę... tak mi trochę inało. Że chciałam sobie troszeczkę w Miłologii coś porobić. I wydaje mi się, że skoro ostatnio robiliśmy remont u Dreamerów, to pójdziemy do Dreamerów, chociaż jeny. Teraz przed streamem jeszcze sobie przygotowywałam te wszystkie dodatkowe rodziny. Witam, bo na przykład w ogóle tego Brołka, nie wiem gdzie, ale gdzieś zgubiłam Jake'a i go nie mogłam za cholerę znaleźć i musiałam go przywoływać i wyprowadzać od tych od biedaków. Ale o nich kiedy indziej. Dzisiaj się zajmujemy marzycielami. I zobaczymy, czy ona sobie poradzi jako samotna matka z biznesem na głowie. Jakby gra była za cicho czy coś, to mówcie, to się da przygłosić, da się przyciszyć. Ładnie wygląda, bo mam podmiankę trawy i dróg. Bo rozkład budynków jest tragiczny, ja to muszę zmienić w swoim drugim Miłowie. Tam już wszystko jest takie naprawdę cacy, stuk, a tu jest jeszcze niestety kupa. Chwila, bo ten mikrofon muszę troszeczkę zmanipulować. A jakby ktoś się zastanawiał, gdzie jest dzisiejszy odcinek od brzydelania, to wam powiem, że jest o 16 będzie. Znaczy jest, będzie. To Miłowo jest zepsute w sensie, że źle w nim rozgrywałam. I dlatego jest zepsute, bo to jest tyle rzeczy na wyczynianych, że no... No tutaj się nie da niestety tego normalnie rozegrać i dlatego to jest takie moje już zepsute Miłowo. Powkładaj te bebeki do końca, zobaczymy czy wszystko działa jak powinno, czy jest grywalne. Bo w sumie tutaj nie było żadnych playtestów. Jak to się świeci? O papa! Kocham cię! Żegnam się, bo mi ten... no tak, bo dziecko nam w Objects przyniosłem, no się teraz nie chce ruszyć. Bo narzeczony wyszedł z pokoju, wyłączył kompa i poszedł sobie siedzieć do innego pokoju, żebym miała święty spokój przy streamie i jest mi miło. Znaczy nie jest to wymagane, ale przynajmniej wiecie, tak się czuję troszeczkę, także o, mogę już tak no to totalnie drzeć japę w każdą możliwą stronę i nie będę aż tak przeszkadzać. Dobra, wkładaj bebeka do końca. Czy tu mi się te drogi nie zepsuły? Właśnie, drogi tu nie położyłam. Podmianki. Wydawało mi się, że kładłam, ale jak nie, no to jeszcze raz. Już bardzo. Pam. I od razu ładniej. Kurde, mi się tak strasznie podoba ta podmianka drogi. Nie dlatego, że jest może jakaś super dobra, ale jest to po prostu jakaś taka, wiecie, miła odmiana, jak się tyle lat gra. No, niech se będzie. Ale nie wiem, czy marlenki też trochę nie zmienimy. W sensie, czy nie dostanie właśnie... Trzeba jej zmienić imię, bo dziewczyny mają normalne, ale jej trzeba zmienić. Nie mam, widzę nigdzie tego zostawionego. Właśnie te kwiaty miałam sprawdzić. Sprawdź, kobieto, te kwiaty. Tak, czyli to są do dziecka, które cię w ogóle nie obchodzi, więc sprzedać można. Marlena to jest... To jest przecież... pierwsza żona Dariusza, tylko że ja ją wskrzesiłam i miała z nim jeszcze dwójkę dzieci. Pokażę nawet ładnie drzewko. O, to była jego pierwsza żona, ona przecież na początku gry jest martwa, on się potem spiknął z Kassandrą. Kassandra mi umarła w pożarze, jak wskrzesił Kassandrę, to ona już go nie chciała, więc wskrzesił sobie żonę swoją pierwszą potem i miał z nią jeszcze dwójkę dzieci, znaczy... Bo normalnie też już kiedyś rozegrałam te Miłologie, co teraz tylko zgubiłam save'a i w oryginale, że tak to ujmę pierwotnym, to oni mieli jeszcze potem kolejną parę bliźniaków. A tak, no to mamy tylko Darle i Darcy, bo wszystko musi być na D, ale teraz to będzie chyba w misce.
Change first name of Marlena i change last name of Marlena. Zostaw to dziecko, ty byłaś Darlene. Chyba tak to się pisało. Tak? Nie, na cześć innego martwego Sima, ty ma w moim oryginalnym Miowie dwie Esmeraldy Marzyciel. Ale tak chyba było, Darlene. No bo tak mi się wydaje, przez jedno E to by było tak dziwnie. Albo niech będzie Darlene. Ale czego mogę zmienić? To nieprawdziwe życie, żebym się musiała przejmować, że o mój Boże, po tylu latach nowe imię, kto sobie z tym poradzi. Dobra. I skorzystać. Jednak mi się podoba ten domen. Ja wiem, że teraz będę jak taka strasznie, kurde, ten. Kurde, chwila, mam skórkę, muszę ją obciąć. Wiecie, jak taka strasznie ten pewnie będzie, że taka dobra robota, taka ten, ale naprawdę. W porównaniu do moich innych build, mi się tak cholernie ten dom podoba. Dlatego wiem, że będę częściej z wami budować, bo jak z wami buduję, to wychodzą fajne rzeczy. O, tak mamy... On będzie musiał być zwolniony. On mi kiedyś prawie zabił Marlenę właśnie, znaczy Darlenę naszą, w pożarze, bo zaczął robić żarcie i se poszta, jak ona zaczęła płonąć, to on miał takie he, moja praca skończona, he, muszę już iść. Także chłopie już są u mnie ten. Przetrąboliłeś. W sumie jeszcze jedną rzecz zrobię. O, taką, żeby ta ścianka jeszcze była z tego, żeby się tak nie zlewała. No, jest gicier. Jest idealnie, ale nie chcę, żeby miała, nie wiem, miała kolejny romans. No już tutaj. W ogóle ją trzeba postarzyć, to zacznijmy od tego. Ja wiem, że to tak, jak była wskrzeszona, to powinna mieć te jeszcze trochę lecieć, ale tak, żeby 28, to właśnie... Baki nie ma jedzonka. Znaczy, teraz on się nazywa jakoś tam Jakub. Kurde, Jakub, to beznadziejne imię dla psa. Ale no, ja czuję potrzebę, żeby ona była starsza, więc odejmiemy jej gdzieś tak połowę, czyli 14 dni. Darlene, dawa, 4, 5. I jest git, no bo on nam dopiero co umarł ze starości, więc wydaje mi się, że to będzie tak w miarę even. O, ale jak ci się kraszują, no to pewnie coś, znaczy, nie żebym tak chciała, wiesz, tak ci dawać, ale pewnie coś musiałeś z CC albo ten, źle wgrać mody. Hej. Pierwsza Marto, bo ja na przykład tak sobie coś tam źle modyfikowałam mody, to mi się też potem gra nie chciała odpalić. I w ogóle pies nam śmierdzi. O nie, trzeba umyć psa, disgusting. Znaczy disgusting tylko dlatego, że nazywa się Jakub. Muszę umyć Jakuba. Jakub nie może zrobić mi loda, bo Jakub jest brudny. Dobra, chodź tu. Chodź Jakubie do tej wanny. W ogóle co te dzieci chcą? No. Dzieci nie mają sralka! O jenem. O nie. W sumie, czy byłoby to dla was takie straszne, powiedzmy? Czy wolelibyście jakby móc bardzo rzadko chodzić do toalety i no praktycznie robić, ewentualnie być zmuszeni do tego, żeby robić w gacie, gdyby już była taka, powiedzmy, aż podbramkowa sytuacja? Czy robić kiedy chcecie, ale żebyście musieli nosić w takim razie non-stop pieluchy? Jestem ciekawa, czy jest to po prostu na przykład dla was tak, myślę, że to jest takie aż odrażające, że nie wy byście nie mogli nosić pieluch. Bo ja na przykład myślę, że okej, jestem tego zdania, że tak pieluchy na dorosłej to dziwnie, ale jako, że ja mam na przykład sama psu pęcherz chomika, to chyba wolałabym naprawdę ewentualnie powiedzieć ludziom, że sorry, jak coś będzie śmierdzieć, to ja sobie po prostu robię w pamperole, co nie? Co nienawidzę? Mam moda na cechy, jeśli to o mnie chodzi. Mam, ale nie zawsze ich używam. Nie jest to konieczne. Używam tylko wtedy, kiedy chcę jakby troszeczkę sobie Sima, że tak tu urozmaicić, bo pobrałam też te dodatki, które sprawiają, że te cechy coś faktycznie dają. Ale no, nie jest to aż takie, że to aż tak wielki odcisk robi na grze, bo to w końcu no, są cechy Sims 3, a w Simsach 3 to też nie bardzo cokolwiek dawało. Dobra, połóż bepsony. Czy mogę włożyć moje dzieci do łóżka? Gdzie jest moje drugie dziecko? Aha, on mi... To dziecko chce iść spać, ty jesteś ślepy, czy... Ja nie mogę. Czy wsadzisz, kochana, to drugie dziecko do łóżka? Bo ja chcę was wszystkich tak trochę spać, położyć, a się... No, dziękuję, naprawdę, chwila. To raczej nie podziała, jak tutaj kliknę, w tym tylko dla... Nie, bez jeszcze dla współlokatorów i pracowników, a jak zrobię... Dla współlokatorów?
teraz wejdzie. Zostaw to! Wiesz co? Weź go, mała olej, idź śpi na poduszkę dla psa, bo już naprawdę nic nie poradzę. Święty spokój niech będzie. Pytanie jest normalne. Ja uważam, że takie pytania są dosyć ciekawe, bo też przynajmniej jak dla mnie właśnie tutaj powinna być... Jak to jest poniedziałek, to my tutaj zaraz kończymy grę. Bo mieliśmy grać sobota, niedziela, poniedziałek, czyli tutaj już troszeczkę musiałam wcześniej wyprzedzić. A to będzie szybko, sobie oznaczę. La 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 la. Będzie... Tak, raz, dwa, trzy. Tak mi się wydaje. No bo ich nie przeprowadzałam, więc nie powinno być resetu dni. No bo tam grałam połówkowe tury, więc się zgadzam. Tura 14 się tutaj kończy tym jednym dniem. We didn't start the fire. We didn't start the fire. Co będzie mi teraz tak siedzieć w głowie, bo oglądałam Aduma znowu. No tam to śpiewał i teraz będzie mi siedzieć w głowie. Dziecko, wyjdź z tej kołyski, nikt ci nie broni, naprawdę. My idziemy. Daj mi spać! Chociaż nie, dobra, jak masz mnie wsadzić do końca, to mogę. A tej nie wyciągniesz? Ta se tak... Ta wie też jakaś taka lenia w ogóle, tylko ona ma kudły, god damn. Powinnam cię chyba trochę dziecko podciąć, bo czy ona coś umie? Umie chodzić, mówić, sikać, a ta druga... A dobra, umiałam wszystko, bo już się zaczęłam martwić, że może coś... No w sumie w okresie tak. To w sumie tak, ale wiesz, co innego też myślę, jak coś ci... niekontrolowanie i bez jakby... twojej możliwości manipulowania tym po prostu stwierdza, że wyjdzie. A co innego, jak stwierdzasz na przykład siedząc w gościach, oczekajcie, muszę siku i po prostu siedzisz i schodzi tylko takie... A ty spokojnie, no, noszę piluchę. Ale co, kto lubi... Bo... Aha, dwa razy musiał powiedzieć, że idzie. A spadaj pan. Co ja mogę tobą robić, biedna Marleno? Witam, witam. Ale czy mogę to wziąć? Czy to tak... Będziesz podsłuchiwać dzieci? Coś tam słyszy skubana. Strzelią piorun jak pada? Ej, jestem autentycznie, nigdy tego nie używałam. No nie zapowiada się, żeby coś się działo. No chyba, że autentycznie podsłuchuje dzieci. O, współczuję. Ja wam coś pokażę fajnego. Patrzcie, trzy, dwa, raz. O, gdzie jest piękne. A teraz, pup. Reshade działa, baby. Nawet bez kitu nic ciekawego, no nie wyłapiesz z piskowania zabawki, także weź to odłóż. Odłóżesz to na swoje miejsce, żeby to musiała tam wkładać. Halo, kamero. Oczywiście, że nie odłożę. Ej, w ogóle ona jeszcze, idąc całą drogę, jeszcze merda tym. Czy może czegoś nie wyczekuję? Idź tu. Dobra, to... Kurde, myślę, że jest wieczór i tak... Przez to, że tak się wszystko to porysowało, to jest tak strasznie dupy. Bo oni teraz mi będą całą noc nie spać i w dniu spać. Gle, jak się bawić w akuku mogę. Słyszałam, że ona wyskoczyła z tej kołyski. Jak się bawić w akuku, jak nie mogę się bawić w akuku? Połóż? Teraz baw się w akuku? Nie mogę. A, bo to jest play. Już cię wyjmuję, chwila, musiałam spełnić swoje pragnienie życiowe, opanuj się. Chcemy kociaka albo szczeniaka, a ta chce spać, ja nie panuję nad tymi dziećmi. Darla, włóż Darle do końca i adoptujemy sobie psa. A ty jak chcesz się bawić, tu już, no bo ona tutaj... Czy ona się na nas zrzygała, bo ona tak dziwnie odstawiła od siebie. Weź ją tam, nie wiem, przytul coś i adoptujemy psa, adoptujemy psa. Myślę, że jak mam już jednego mojego psa, to ona by chciała mieć drugiego mojego. No baw się z nią. Zazwyczaj jakieś tam łaskotki i podrzucanki działają na fan, ale u niej to tak widzę, no miernota jakaś. Ale dobra, no to mówi się, trudno. Zajmij się sobą, mamusia musi adoptować psa. Shop online i to będzie Pipets. Do powodzenia z budowaniem.
kupuj psa. Wiem nawet może jakiego kupimy. Kupimy drugiego Patchiego, znaczy w sumie drugą Patchi. Bo chcę, żeby on miał się z kim rozmawiać, więc weźmiemy małego psa. I... O, takiego... Z Patchi! Jeszcze może ewentualnie takiego, żeby tak się za bardzo nie różniły, ale wolę Patchi. I... być ona, jak mamy Jakuba, w którym będę trzeba mu potem zmienić. Tutaj będzie dziewczynka, a tak on tam po angielsku był Bucky, to ona będzie Lucky. Where is my Lucky? Yeah. O, ale to się nie działa, żeby mieć... To będziesz miała szczeniaka albo psiaka jak ten, jak się rozmnożą. Close enough. No bo nie chciałam. A w sumie, a jakbym ci zrobiła szczeniaka tym szczeniakorobem? O tak, do ściany sobie przyczepię. Do telefonu, nie. Postaw to. Postaw to i zrobimy ci... tym pies tu przebieg. Szczeniakorobem. A teraz weźmy kociaka. O! Będzie tutaj totalny zwierzyniec. Będzie dziko. Chcę zobaczyć, czy wtedy podziała. Dobra, z jakich rodziców? Chcę, żeby... był z... O, mogę wybrać nawet z moich zwierzaków, które tu były. No bo Claude i Didi to są moje koty. Chloe i Dante to są moje koty. Większość z nich nie żyje. Fajnie. A Mimi żyje. Jest Mimi, Cimi, Rimi, Mimi, jest Pajda. Niech będzie placek. Chcę z placka i z... Oj, z żaby. Będą fajne kociaki. Czy to zaspokoi twoje pragnienie? Oj, malutka kicia. O, mam pomysł. Skorzystam z patentu, że tak to ujmę, Pleasant Sim. Ona tam ma ten taki randomizer i mi się udało coś podobnego sknocić. Więc ja wam zaraz dam linka. I pod tym linkiem musicie wpisywać imiona, znaczy najlepiej w męskie i damskie, bo to kiedyś się te imiona mogą przydać. I tylko znajdę tego linka. I ja potem wyrandomuję któreś z tych imion. O, here. Tam uzupełniacie taką, że tak to ujmę, ankietę, wpisujecie imię męskie, żeńskie i ja se potem z tego będę losować. Tylko najpierw znajdę, gdzie ja to mam na dysku Google. Oczywiście. Wszystko mam tak uporządkowane, że... No nie. Muszę zacząć porządkować, bo to się potem przydaje, a ja po prostu nie wiem, w co ręce wsadzić. Tu było? Może nie tu? O, jest. Bebe. Bebe names. O, już widzę, są dwa imiona. Damy temu jeszcze chwilę. Ja poczekam. O. Jest, widzę, Jan, Magdalena, Leonard, Teresa, Mikołaj, Beata, ale tak miśki bardziej po angielsku te imiona, no bo jakby nie patrzeć, to miłowo jest w języku angielskim. W sumie mogłam to sprostować, ale myślałam, że jest to oczywiste. Także możecie jakby coś kliknąć jeszcze raz linka i uzupełnić. Ja sobie pozwolę, wybaczcie, ale te imiona tak zrobić, cyk. O. I anglojęzyczne, powinienem to sprecyzować, anglojęzyczne, bo to jak mamy, przecież mamy Darlin, mamy Lakiego, mamy Jana, który będzie potem Bakim, to czy mamy się u angielskich rysów. Także proszę jeszcze raz w linka klikać, nawet mogą być te same imiona, to wtedy pisaliście tylko po prostu po angielsku. O, widzę, już jest jeden. Jest Tom i Amber. No i proszę bardzo, takie imiona mogą być. Tylko chwilę, bo to... Mi też zrobiłeś herbatę? Nie, mogę, czy chcesz? Teraz chcę, jak zobaczyłam, że robisz herbatę. Się kurwa wytchłoniła. Ty zrobisz mi herbatkę? Ładnie poprosisz. Bardzo ładnie cię proszę, herbatkę. Dziękuję. Dobra, jak na razie są tylko niech będzie ta pomarańczowa. Ale nie słodzi. Pomarańczową. I nie dawaj cukru, bo muszę wypić z miodem. Dobra, chwilę odczekam. Nie pojawiły się nowe imiona, jest tylko Tom i Amber, więc będzie Amber. Witam wszystkich.
A, jeszcze raz link, to chwila, moment w takim razie, bo nie patrzyłam akurat. Bum, muszę to potem sobie wstawić, żeby to się może jakoś pod ten, pod jakieś kliknięcie pojawiało, czy coś. W sumie ja w tym czasie jeszcze sobie odpalę, żeby może, jeśli się pojawią nowe imiona, żeby przy was zrobić losowanie. Jestem nieprzygotowana, będzie... w sumie nawet to wyciągnę. O, po prostu baby names. Wiem, ale jestem nieprzygotowana, bo wcześniej tego nie robiłam. Dlatego to nie jest zrobione. Wiem, że to można pod komendą spokojnie, tylko tego nie robiłam. Bebe. Tak, bebe. Ta i bebe to niech będzie to okienko. O, see my bebe. No tak, chcę w środku. O, bebe. Proszę bardzo, pojawiają się imiona. Zazwyczaj jestem na 80, ale wy nic nie widzicie, więc... mogę to jakoś... Ja chcę... chcę to powiększyć, klikam kontrol, się nie powiększa. No halo. O. O! O! Czy teraz widać? Widać. Widać na 100% bebe name. Dobra, mamy imiona dla kota. To ma być imię żeńskie, więc guzik losujący. A, bo chyba miałam co zrobić, guzik losujący, ale sobie gówno zrobiła. Ty bez kitu. Ej, dopiero przecież ustawiałam komendę, no! Ej, to była autentycznie komenda i to teraz nie działa. Ej, what a shame. Chwila, jak to było. Random word. a nie, pamiętam, jak to się robiło. Chwila. Dziękuję, kocham cię. Nie szkodzi. Szkodzi mi. Nie. Ty bez kitu, nie pamiętam. Chwila. Random word Excel. Tak, o. To było to. Rand between, chyba. Ta, bla, bla, bla. Choose. Ta. Chyba. Choose between... równa się. Nie, równa się. Choose between... C... Nie widzę przez was. C2. I niech będzie tam C... Ile tam mamy? 9. C9. Muszę się nauczyć, żeby to kiedyś zrobić lepiej. No, jakie ENA? Bla, 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 bla. Ja ci dam, kurde. No to... No tak, między... Wrong number of elements to choose. Myślałem, że ten ekran between, no to między tymi. A, bo to trzeba ten... Ostatnim razem to działało łatwiej, się po prostu wpisałam rand between i działało. I'm so confused. Przepraszam, że musiałem to patrzeć, ale bardzo chcę, żeby to było wyrandomowane. Ale to nie działa dokładnie, jakbym chciała. A, tak, bo to jest to, jak się pisało. Nie, przynajmniej macie czas pisać imiona. Bawcie się dobrze. Nie! C już teraz jest 11. I tutaj jest C2, C3, C4. A przynajmniej uczymy się razem to robić. Uczymy się razem być lamami. 6, C. Ale się czuję jak lamus, naprawdę. To miało działać. 5, 6, 7, 8. 9. Tak, no. Tak, nauka Excela. 10, C. No! No, D! Naprawdę w to nie wierzę. Excel randomizer. P.
Please! Bla, bla, bla. No właśnie, bo to było indeks, to się równa... A je... Co? No, 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 nie, 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 to było inaczej. Nie, to jest count fit. Random rows. To jest randomizer tool, ale nie będę tego pobierać, bo ten randomizer tool to chyba tak nie bardzo działa. Bo to trzeba mieć to ultimate suit. No, czyli to musi być tam. Index rand between. Dobra, spróbujemy to. Tylko, że zmienimy A na C. Chyba się równa się. Index between. Kylie będzie. Kylie. Fucking Jenner. Czy teraz jak to schowam, to będziecie... To będziecie widzieć. Już nie. Kylie. Tak, tak to się pisze. Tak, Kylie. No to mamy kota Kylie. Oj, nie się spełniło. Oj, czy wy widzicie tę piękność? O, jaką ona ma śliczną, rudą główkę! Oh my god! She's so cute! Oh, la, la. Ta, ra, ra. Dziękuję, pierwsza Merto za subo. Aż mi teraz ten, bo sama mówiłaś, że lecisz ten, że lecisz... U wiesz kogo, bo nie wiem, co, żeby mówiła głośno na kurde giftach, a tutaj coś zasubowałaś, jest mi tak miło. O, jest takie słodkie, ale nie, ten kociak jest śliczny. Uznam, że to sub dla kota, sub dla Kylie. Jest śliczna. O, nie mogę się na nią dopatrzeć, jedny ten hełmik na głowie. W sumie myślałam, że kliknęłam spację, bo tak... Albiski to wygląda tak trochę jak rzeźba. Ale patrz, jak porusza głową, jak ktoś wszedł przez drzwi. Simsy takie mądre. Jaki final? Final countdown! Nie wiem, kiedy final countdown. Nie dzisiaj. Nie chodź do kałuży, dziecko, bo cię myć trzeba będzie. I zrobić pup, pup. No tak, no kurde. Ej, w ogóle, czy wtedy jako, tak z ciekawości, jako member masz normalnie dostęp do tego, do tych bonusowych wideo, co nie? O, siema lisu. Co mnie śledzisz? Co mnie śledzisz, Ekemska? Nie będę... Dajcie jej się wysrać w spokoju. No to właśnie, kurde, pierwsza mata, bo chyba tam pierwszych 10 subów dostaje. Ale dobra, jest wtorek rano, opuszczamy. Jak na razie widać, że sobie radzi dosyć decent, powiedzmy. No, no streamy to wiem. Streamy to wiem, ale zastanawiałam się, czy wideo tak samo działa. W sensie takim może bardziej myślałam, czy na czacie normalnie, na Twitchu. Znaczy Twitchu jest na Discordzie. Dobra, kogo mam? W ogóle lista jest tak szeroka, a jeszcze muszę do niej dopisać, że nie wiem, od kogo teraz zacząć. Eneduelikę, Srakę, kim by najszybciej poszło i najciekawiej. O, do Dreamerów chodźmy. Dreamerów trzeba wyprowadzić, to swoją drogą. Bo nie miałem ciulowy ten dom, to są Dreamerowie numer 2. O! Jeny, 2 suby jednego dnia, goddammit! Bardzo polubiłam. Dziękuję, bardzo dziękuję, Żaszuby, jest mi bardzo miło, bardzo fajnie. W ogóle gdzie byśmy mogli wprowadzić streamerów? Takie fajnie to, że tak skipuję ten temat, tylko po prostu tak, nie wiem, bo nie chcę teraz siedzieć taki pół godziny. Arigato, arigato, alligator, alligator. Ale żeby nie było, jestem bardzo wdzięczna. Bo oni mieli ten taki fancy dom, ale on jest generalnie do dupy, tak na dół. Tu jest w
też w sumie, tylko on ma taką dziwnie duży teren. Ale chyba pasuje do Dreamerów, co nie? W sensie, no bo ona jest tym muzykiem, tym gwiazdą rocka, czy jak ktoś tam mówi, albo zaraz będzie, on jest tym baletmistrzem, więc no trzepią tego hajsu trochę. Tylko pytanie, czy oni się pomieszczą w tym domu, to jest moje najgorsze, że te domy często wyglądają jako takie, o siema gech, że te domy są takie, wiecie, fancy, smrency, srency, a kurde się tam nie mieszczą. Dobra, jolo, po coś ten dom tutaj zostawiłam, bo I guess musi tam pasować. Przypominam, że to jest Szczepan z Lilianą i mają córkę Jolin. Jolin, 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 Jolin. No siema, Kaula. Przepraszam, Karla, miałam takie powiedzieć, tak wiecie, dla żartów R zamienić na L, ale w sumie to już było bardzo źle, przepraszam. Siema, Karla. No, elo jesieniaro. Dobra, zobaczmy, czy ten, no, tak jak myślałam, no niespecjalnie ma za dużo miejsca ten dom. No jest, kurde, piętro i ten i... Ale jest basen. Jest figurka ptaka. Do dupy ten dom wyprowadza mi stąd. Dip, dip, herbatka, dip, dip. Jeszcze trochę się pomoczy, bo musiał iść po miód i wypić herbatę z miodem. Herbata z miodem to jest the bane of my existence. I hate this shit. Dobra, jak tam nie pasuje, to... Nie chcę ich wprowadzić na pewno do gotów, bo do gotów chcę wprowadzić... haków tam z tego z... wiecie, z tak, oni są tam na przedmieściach i trzeba im po prostu wklepię im chyba kod na kasę, ich po prostu tutaj wprowadzę, bo im się należy ten dom, a ich może wprowadźmy tutaj. Niech on mieszka ze swoją matką, wiecie, blisko, zawsze będzie mógł dziecko podrzucić albo pójść pomagać przy swoim rodzeństwie, które jest młodsze niż jego dziecko. Jajks. O ja, oglądanie Simsów omnomnom w takiej rozdzielczości. Chyba cudowne. Same piksele. A mogę teraz? O, mogę tak sobie wideo upiększyć. Ej, to jest fajne. Uwielbiam to klikać, uwielbiam odpalać reshade'a. Ej, w ogóle, jak mi się tutaj droga odgięła dziwnie. Będę musiała trochę teren naprawić. Ale tak mi się nie chce, tyle jest roboty przy tym Miłowie, że cieszę się, że sobie stwierdziłam, że będę to robić na live'ach, bo samej to bym się chyba nie chciał, bo to jest naprawdę tak upierdliwe. No ten był, właśnie miałam tylko powiedzieć, że dom chyba nie był zamieszkany, ale poznaję te maszyny, poznaję te łóżka, tutaj mieszkali... Słowo. Newsonowie. Cały ród Newsonów. Dziwnie słyszysz? Czyli, że jakoś tak bardzo cicho? Mogę przygłosić w każdej chwili, bo ja mam sama dosyć głośno słuchawki, więc nie wiem, jak wy to słyszycie. Tak, jedna łazienka, drugi pokój. Nie wzięłam ich nagród stamtąd kariery. Dobra, potem im odblokuję. W każdym razie to chodzi o to, żeby teraz po prostu na szybko im jakoś zorganizować miejsce, bo z budowania sobie zrobimy stream kiedy indziej, ewentualnie ja będę sobie, nie wiem. Nie wiem, czy wam się chce oglądać każde budowanie, jakie robię, więc nie wiem, czy to oszczędzać, czy tego nie oszczędzać, bo... Potem nie wiem. Także możecie dać znać, czy byście chcieli oglądać te budowania wszystkie, no bo tak to po prostu będę to oszczędzać i... Będę mogła na przykład robić niby częściej streamy, ale właśnie to nie będą streamy na przykład z grania, tylko z samego wtedy budowania. Dobra, jest u nich poniedziałek. I to się chyba powinno zgadzać. Chyba. Na chwilę wyjdę, zobaczę jak jest u drugich tych. U jej siostry. By się jej siostry jest poniedziałek? Znaczy tutaj też powinien być poniedziałek. O! Pamiętajcie dzieci, nie bawcie się niczym ostrym. Bo może wam upaść. Koniec lekcji. Oni mieszkają w bloku. Bo jak mniej więcej tak samo równałam z czasem, więc jeśli to jest poniedziałek, to tutaj też powinien być poniedziałek.
Bo chyba tak powinno być, że 14 tura to już są tylko takie pojedyncze dni do grania, ale nie jestem pewna, czy u każdego tak to ogarnęłam. Ale to może właśnie dziwnie brzmi przez jakość, bo jakość też się... Nie, tutaj jest sobota. Czyli tylko tam u Darleny dograłam. Dobra, czyli tam trzeba będzie ich cofnąć, ale... Cudowne włosy masz, Angelika. Pozazdrościć. Nie, cążkami. Cążkami, bo sobie ostatnio rozwaliłam trochę paznokcie. I przez też skórki mi nieźle poszły. I po prostu teraz często się bawię i sobie jak gdzieś tam znajdę skórkę, to staram się podcinać, żeby sobie nie wyrywać. Kurde, nie mają prawie 100 wartości. U mnie Damian jest z Lucyną też w oryginalnym, znaczy w oryginalnym, w moim drugim miłowie, który jest teraz moim głównym. Nie, ja to przyznaję ręcznie, bo no... Jeszcze wiesz, jeszcze się idzie połapać, jak no w sumie teraz, jak wyjście zasubowałem, mam w sumie 5 osób, które mają subka, więc jeszcze nadążam, żeby sama robić, ale jak na razie jeszcze, witam, jak na razie jeszcze nic się takiego nie działo, znaczy nie wymyśliłam, o może tak bardziej, co by było za te suby, bo w sumie na tym, jakby wiesz, na Discordzie jeszcze nie ma aż tyle osób, więc z drugiej strony robienie wam takiego prywatnego czatu czy coś, nie wiem, czy ma rację bytu tak naprawdę, no bo tak czy siak macie ze mną normalny kontakt, więc jakby jestem otwarta na jakieś, powiedzmy, propozycje, ale myślałam, żeby zrobić taki i wtedy jeśli, oczywiście mówię jeśli mam jakieś wideo wcześniej dostępne, to wtedy, żeby po prostu wam udostępniać. Bo nie zawsze tak, czasem jest tak, że ja na przykład tego samego dnia wrzucam ten wideo. Nie, Szczepan nie ma, on ma po prostu ciemne usta. Na tym skinie tak po prostu wyglądają. Liliana ma szminkę na ustach. Ominęło cię ustawianie w Excelu imienia dla kota. O jednak, ona ma straszne oczy, ale jej dużo to zniknęło. Nie, ją trzeba przerobić immediately. Ty dziecko, kurde. Nie, nie sobota i dziecko nie może iść do szkoły. To co ona ma robić ze sobą i ze swoim życiem? A któryś z was może idzie do pracy? Ty wieczorem? Ty też wieczorem. Chodź tu proszę. Metamorfoza, zmień wygląd. Nie zasługuję na zwykłą... Spokojnie, dodam ci. Wszystko po streamie. Jakieś włosy by się tylko... Szczotka do kibla, hair. Nie, ale myślę, że jak już mam teraz tyle customowych włosów, to ja bym jakieś takie fajne farbowane dała. To bym w sumie mogła, jakby one były takie bardziej granatowe, ale one są takie niebieskie. To są włosy z Urbsa chyba. Pobrane, one się tak trochę różnią od tych zwykłych włosów. Które są w dwójce. W ogóle te Sabrinę muszę usunąć, w sensie, kurde, te włosy są takie fajne, ale one tak dziwnie tutaj odstają ode łba. Nie wiem. Zimna Rita, cóż to za kobita? Od Karen Herr. O, jas, takie. I feel Liana in this. Fajne. Jakby taki, ojej, dziwny. Ale mam takie też fajne brwi, chyba jeszcze. O. Takie trochę potargane, ale właśnie są takie... Nie, to jest przedziurawione brwi, ucięte. Nie wiem, jak to się nazywa prawilnie. Gdzie jest jakiś ciemny cień do powiek. W sumie to jest niby do tam, żeby oznaczyć oczy, ale... Ja będę używać do tego, do czego chcę. To się wydaje takie... Rzęs... Czy byśmy jej dawali... Nie wiem, czy ona, myślę, że o, to są niby rzęsy, ale dzięki temu ma takie fajne, czarne oczy, także zostawiam. Nos jej muszę zarysować, jej cudowny nos do krojenia chleba. Bo tak po prostu trzeba. Inaczej się nie godzi, chcę jakiś taki z dziurkami, żeby te dziurki były takie, wiecie, majestatycznie widoczne. Nie, za mało widoczne. Za mało widoczne dziurki w nosie. O, białe oczy. Ja sobie to zawsze nakładam, żeby mi... Troszeczkę wyrównało, bo niektóre kolorki są takie tam. Takie czarne oczy. Nie pamiętam, tylko jej piękne czarne oczy. Widzę czarne oczy. Ich nie przeuczysz. Wiem, że nie. Słońce, błagam cię, nie śpiewaj. Będę. Możesz... Nie musisz tu ze mną siedzieć. Tak, powrócił do pokoju.
A to będzie wszędzie to terenie. No nie widać mocno tych. Ale niech będzie. Chyba jeszcze tylko muszę się upewnić, czy jej nie zostawiłam jej tych takich. No, właśnie tak mi się coś wydawało, że tak nie do końca wygląda. No, od razu lepiej bez tego. Wiedziałam, że coś jest nie tak. No. A jakieś kolczyki ewentualnie na twarz, żeby ją ten okaleczyć? Thank you for observation. No nie ma, czyli trzeba będzie kupić jakieś ewentualnie kolczyki do twarzy, ale no na... A no tak, bo one są tutaj schowane. Dobra, never mind, potem się sprawdzi. Na razie to nie wywalaj mi gry, proszę. Spędziłam tyle czasu, żeby ją ubrać. Don't make me do this again. O. Ty, ale fajne, nie wiedziałam, że te włosy jeszcze na końcach są takie żółte. Ej, to jest Pokczman, dla mnie to jest taka totalnie lilka. Teraz popatrzymy, co będą sobie robić, bo muszę sprawdzić, czy herbata jest dobra. Zobaczcie, obowiązki gardłowe wyzywają, jak nie chcę stracić gardła. Jest chyba dobra. Także puszczę wam 30 sekund reklam i zostaję was z Simami, bo idę sobie miodu dać. Macie... Jak ktoś nie chce oglądać, to możecie wyjść i zaraz wrócić. Jarara. A ci, którzy mają, nie mają reklam, to możecie patrzeć teraz na beton, bo już wychodzę i nie będę przez kamery. Nic nie rób, jak mnie nie ma. Powracam w glorii i chwale z herbatą, z miodem, której nienawidzę, ale czasem trzeba. Tylko zdrowie i z importa rente, ale widzę, że jeszcze przez 15 sekund ma być reklama, więc czekam jeszcze. Ale... Aha, czyli sobie to teraz stać na środku ulicy. A ty kto jesteś? A, bo nazwisko jest... Ona ma zepsute oczy. Bo to są stare oczy, które ja miałam. Stare, szare oczy. I już nie powinnam mieć w grze, bo... Czekajcie, zbliżę wam na lilkę. Akurat sam musiała zamknąć oczy. Otwieraj te gały! A wiecie, ona ma zupełnie inną... Inną ma tęczówkę. A te oczy właśnie są takie creepy, dziwne, takie puste. I one mi się po prostu jakby na niektórych simach robią chyba zamiast tęczowych kolorów, jak jakieś simy miały. Ja to potem muszę podmieniać w simpe, jak chcę te simy grywalne robić, bo to jest strasznie wkurzające. Aha, a to oczywiście w butach na łóżku rodziców. Co, wstydziłabyś się? Ej, tu są jeszcze jakieś resztki. Ej, tylko pytanie, czy to są resztki jakby, które oni sobie wzięli z tamtego domu, czy to są resztki, które tutaj zostawili po sobie Newsonowie? To są chyba resztki Newsonów. Creepy. Takie, wiecie, otwiera się lodówkę, jak się wprowadzacie, a tam taki po prostu twardy jak skała ciastka, co nie? No, pyszny. Ale właśnie, jeszcze nagrody. No, widzę tutaj część... A nie, bo ja chyba częściowo, widzę, przygotowałam do wyprowadzki, ale no nie do końca. Kurde, rzeczy dla dzieci schowałam. Schowałam, kurde, pamiątki, ale nie schowałam nagród kariery. Dobra, pies je trącał nosem. Przynajmniej ma swoją rurę do ćwiczeń. Szczepek zby nie wytrzymał bez rury do ćwiczeń. Ile im zostało? 17 i 22. Myślałam, że to Lina była starsza od Szczepeksa, ale może coś mi się też przy tym wieku merdynęło. Nie mam naprawdę. A, bo ona nie szła na, bo nie szli na studia i dorastali wcześniej. Też mi się tak wydaje, ale nie pamiętam, żeby mi robiła ciastka, dlatego mam takie nie do końca ufam, nie do końca. Zwłaszcza, że jak tutaj się wyprowadziła rodzina, to się wyprowadziła tak permanentnie, w sensie, no już żadnych członków tutaj nie zostało, bo oni wszyscy poszli na studia.
Na studiach też tak nie mieli. No, no i patrz, zepsułaś. Ej, czemu dziecko nie może hajsu kręcić? Jak już tutaj została ta maszyna, to zróbmy z niej użytek. Z drugiej strony... może na potem. Mamy 81 koła, nie chciałabym teraz płacić kary grzywny. Za to, że jeszcze jest mi mało hajsu. Zwłaszcza jak żyją w takiej biedzie. W takiej melinie. Menelinie. Co tam salutujesz na matkę? Czy ty, Szczepan, to widziałeś? Dziecko ci salutuje na twoją żonę, a ty nic. A jeszcze się kręci po tych schodach jak nienormalna. W ogóle po co te drzwi w tym kiblu jeny tak... Uwielbiam to, że w Simsach po prostu do każdego pokoju jest 8 różnych drzwi plus jeszcze jedno ukryte w podłodze. Zdobyć punkt umiejętności. O, to masz maksymalną charyzmę. Goddammit, dziecko, w ogóle co robiłaś w wolnym czasie? Tak, kurde, tak we wspomnieniach na pewno mi to pomoże w hobby. Muzyka i taniec. No do kreatywności to jedyne, co to mogę jej udostępnić, chyba te rury ojca, że tak to ujmę. Ale wiem, jak możemy w takim razie sobie ją przyzwać. Chwila. Zrobimy spoon, career i będzie... Albo ona nie może u siebie, u ciebie zrobimy. Tam. Aby się odblokowały te nagrody i sobie przyzwiemy to, co jest nam prawilnie należne. Czyli gitarę i rurę. Taką złotą rurę do tańca. I Lilka miała swoją gitarę ze wzmacniaczem. Cholipka, zapomniałam, jakie to jest wielkie. I te drzwi przeniesiemy wtedy... Gówno sobie nigdzie nie przeniesiemy, chyba że zrobimy tak. O. Chociaż wątpię, żeby tak szak mogli pewnie, przecież z drugiej strony to Sims 2. Dawaj, Lilka, to jest test życia, będziesz mogła wyjść? A już liczyłam. Dobra, to będziemy wkurzać sąsiadów, jelo. Dużego wyboru nie mamy. A ty chodź sobie ćwiczyć i sprzedam te rzutki, bo nam będą przeszkadzać. Lubię arbuzy. Arbuzy to jest dobra sprawa. Oj, taki słodki strój. Wylosowałam konwersję tych ubrań z H&M-a dla dzieci. Jednak ona słodko w tym wygląda, ale widzę te stopy, to takie jak podolski złodziej, takie w moim stylu. Kurde, kajaki kupować zamiast butów, bo wyjdzie taniej, naprawdę. O, widzicie ten... Ty, ale jak on się rozciąga jako ten baletmistrz. Nigdy się nie przeglądała mu potem, jak on już ćwiczy, co nie? No bo zawsze właśnie tak na początku ćwiczymy jak takie lamy. A ty to już, kurde, jakaś prawilna... Ja... Najbardziej to się patrzy, jak mu się ten krokot gin. Hej, mała, lubisz jazz? No, a no tak, w sumie pusty zielony pokój. W sensie, bo to jest... Ten pokój ma samochodziki, tak? Nie wiem, czy gitara tam pasuje, ale niech będzie. Ale kurde, bez kitu, Szczepan, jakie balety odstawia. Ale jak miałem cudowną tapetę, Liliana na pewno by się nie zgodziła na tę tapetę, muszę ją zmienić. Wybacz tapeta, but you have to go. Szprędzej, bo... Już, Liliana jest zadowolona jakieś 24% bardziej. Bez kitu. Ej, przecież myślałam, że mam te, że mam okiennice w środku i miałam takie, boże, że widać, że to ja budowałam ten dom, znaczy edytowałam, tak może bardziej, bo już zbudowany przecież był. Ale ta w ogóle, co ona chce od tego biednego Szczepana? Że tak się do niego przykleiła. Gorące pocałunki, srorące pocałunki. On teraz, kurde, ćwiczy on do pracy. A bo on jest mistrz flamenko teraz, cza-cza-cza, ona tylko jest boginią rocka. No to nieźle. Nie, masz sobie chrupnij ciastko, bo zaraz idziesz do pracy. Dziecko zostanie samo w domu, ale w sumie tak siak pójdzie w kimałę o godzinie 16. Także... O! O, działa! To jest strój z trójeczki, jakby ktoś nie kojarzył. Mi się tak podoba, że kurde, ten strój, on jest moim zdaniem idealny do bogini rocka. Dużo lepszy niż to, co było wcześniej. Spokczman totalny. A tam w tej tapecie była jakaś taka różowa tapeta z kółeczkami, ala kwiatuszkami. Aha, ta się cieszy, bo deszcz. Ten deszcz to chyba widziałaś, jak se weszłaś do łazienki, zobaczyłaś, że prysznic ten przecieka, bo deszczu tutaj kurde nie ma. I w ogóle jedne te choinki. Pociul mi te choinki, naprawdę. Idź spać. Tak, proszę bardzo, no i na speedzie, bo czekam, aż ktokolwiek wróci. Ojeny. Ten dom to trzeba będzie, no mówię, definitywnie przerobić, bo on się po prostu godzi w godność człowieka i człowieka.
I Sima, tak. Właśnie tak. Swoją okropnością. Chyba on pierwszy wróci. Komistrz flamenko. No, ona wróci tylko godzinkę później. A jestem ciekawa, czy dostanie awans, bo mam te mody, że nie zawsze trzeba dostawać awans. No i nie dostał awansu. A wszystko spełniliśmy, wszystkie wymogi. Czemu nie możemy być, kim on tam chce być? Prima baleriną? Tak. W ogóle czemu to jest tak głupio, że macie po prostu tak baletmistrz, jak po prostu ktoś, kto dobrze tańczy w balecie, macie takie prima balerona. To brzmi tak really fancy and really italiana. To jest nie fair, że mamy takie piękne określenie dla kobiet w tym zawodzie, a dla mężczyzn już nie. I call bullshit. Idę protestować. Be right back. Idę protestować, że to jest nie fair. Gender blender. I dziecko wstało, super. Co ty będziesz dziecko robić tym swoim życiem? Nawet pracy domowej nie masz do odrobienia, jakiś obraz została. Zniszczko! Ty w sumie mogę kupić taką małą stalugę. Będzie chciałabyś pomajować. Cioś, robimy ci taką, o, małą stalugę. Ma stalugę dla mojego bebika. Pójdzie sama malować? Pójdzie! Kurde, zainteresował ją nowy obiekt, a nie. A jednak. Wygrałam. Maluję tamte. Ona sobie chyba chce pomalować te ramy tej sztalugi. Ale to takie słodkie. Chociaż w sumie jak tak na nią patrzę, mam wrażenie, ale może to przez długość koszuli, że ma jakieś takie dziwnie krótkie te nogi, a ręce jakoś takie długie, co nie? Ty, a może po prostu do animacji do tego moda to i tam wiecie, ucięli tam z 2 cm w kolanach i dlatego się wydaje taka dziwnie rozciągnięta. Minus jeden, byczku, minus jeden. Wygląda przerażająco. O, właśnie mi coś zapiekało. Znaczy, zapiekało już wcześniej, lepiej teraz spojrzałam, w sumie to minutę temu, że Sehyo wstawiła filmik z tego z gry, którą uwielbiam. Two Point Hospital. Prawilnie. Pamiętajcie, jak skończymy stream, idziecie do niej, a potem czekacie na 16 na odbrzydalanie. Taka jest umowa, okej? Okay? Skończę malować od nowa. Ej, w sumie jakie ładne obrazki dochodzą z tymi modami. Też w sumie to wygląda troszeczkę jak... Kurde, jak są takie, wiecie, tanie obrazy, które się kupuje gdzieś tam za 10 zł. Na niby takim jakimś pergaminie czy coś, w takiej ciulowej ramce, które wyglądają po prostu jak brudna pościel cioci ze stempelkami. No to właśnie tak wygląda. Fenomen. Fenomenum. W ogóle ostatnio ogarnęłam, że ludzie czasem mają problem ze słowem fenomenon. Jak jest fenomenalnie i tak dalej, to jest fenomen i mam takie... To jest takie proste słowo. Jakby rozumiem, jakby mieli problem z napisaniem ortograficznych słów, jak grzółkę czy coś, ale no kurde, to jest tylko fenomenon. Po angielsku oczywiście tam fenomenon, a w Polsce jest po prostu fenomen. To jest takie dosyć proste słowo. Wiedziałabym, że nawet bardzo proste. Chyba, że ewentualnie po prostu wiecie, ja jestem geniuszem. Mogłoby się zgadzać jak najbardziej. Bitch. Nie, nie czerwony. Czerwony, nie czerwony, to jest taki agresywny kolor. Ona jest taka, o, spokojna, żółty. Wyślij maila. O, możemy wsadzić do Aurory. Albo do... No niech będzie i do Cedrica wyślij. I wyślij do Aurory. Nie są emerytami, to się nie będą bali, że otrzymają maila. A teraz sprawdź, czy ci odpisali o 5 nad ranem. Jak nie, to nie są prawdziwymi przyjaciółmi. Obydwoje odpisali. Co to za rodzice, że ich dzieci nie śpią o tej godzinie? Chwilę, muszę się napić herbaty. Ile ona chce psa? Właśnie, to znowu sobie wylosujemy imię. Proszę bardzo. O. Wkleję wam jeszcze raz na czacie link. Nie, to nie ten link. Zgubiłam link! Łeło, zgubiłam link. O, tu jest. O. Możecie wpisać. Miałam stwierdzoną i najprawdopodobniej nadal mam jakieś tety, ale ja nigdy nie chciałam na to robić papierów i stwierdziłam, że nie żeby teraz obrażać ludzi, zawsze stwierdzam, że to jest lame mieć na to papiery i po prostu zawsze zawsze starałam sobie wszystko sama robić, więc nie wiem, czy teraz miałabym jakby, wiesz, nadal stwierdzoną, ale jako dziecko miałam i się buntowałam, żeby nie mieć papierów. Będziemy sobie robić tym razem psiaka. Więc możecie wklepywać imiona i wylosujemy jakieś, ja w tym czasie
Na... Oczywiście wyłączyłam tej... Z tym... To jest Google. Możecie tam wpisywać swoje imiona, ja zaraz zrobię drugi ten. Wpiszę poprawnie losowanie, w sumie niech się dom w tym czasie rozgrywa, niech se robią co chcą i będziemy losować imię dla psa. Zobaczymy jakie się ten... Czemu mi się wyłączyły te imiona, które wcześniej były? Czy to nie działa tak, jak ja bym chciała? To się nie zapisuje? No. A nie, bo po prostu jestem nie na tym, nieważne. Nieważne. Jaki aks... Nie zwracajcie na mnie uwagi, naprawdę. Patrzcie, co tam się dzieje w domu i wpisujcie imiona. Ja jestem w swoim świecie, czyli w świecie, w którym nic nie działa tak, jak powinno, bo nie umiem sprawić, żeby działało tak, jak powinno. Dobrze. Grzenoli. Widzę dwa razy ktoś zrobił formy, że dziecko i albo... Dziecko w sensie albo samiec, albo samiec mi się nazywa ziemniak, ale no wybaczcie, jedziemy w angielskie imiona. Aha, i te formy mi usunęły. Muszę ogarnąć jakiś lepszy sposób. Ja autentycznie byłam przekonana, że jak se... O! Działa. Działa, bo się odpaliło. Działa ta forma. Jestem super. Ma działać do 20. Do C. 20. Easy. I tell you, it's easy. I'm just too smart for my own good. I zmienimy to na B. I B. Dobrze. Jak zrobię hop. Nie, nie działa. Jak kiedyś działało. Jak to działa? Ja chcę tylko teraz, żeby to się wylosowało na nowo. Dobra, zrobimy hop. No, dobra, już ogarnęłam jak. No to... Dobra, w każdym razie wybieramy psy. Ja zaraz imiona będę losować, bo już się pojawiło, nawet nie zauważyłam. O, zrobiłem sobie z szamana, bo szaman to jest dobry materiał genetyczny. I z fishy. Albo z klakiera, o ja. Nie, Lucy jest niedostępna, ale o. Z fishy byłby taki piękny. I mamy... Szczeniaka, mamy samca, dobra, czyli odpalam wam teraz... Czybym to... O nie, to jest bebe. Proszę bardzo. Da, bebe. I robimy... Ho. Nie chcę się znowu losować, ale miał być chwilę. Chłopak C, usuwamy V. Nie no, Genon to nie jest imię. Działam, to nie jest imię. To być anglojęzyczne jakieś. Czy to mnie w ogóle nie... Nie będzie gdzie. Wkleję po prostu gdzie indziej, bo ta maszyna jest po prostu upośledzona, jak widać. O, teraz się wylosowuje z Caleb. Bo liczymy to pierwsze miejsce, bo tamto drugie to się po prostu ten... Dlaczego teraz nagle ten się... Nie rozumiem już, jak to działa, ale... Czy tam było wcześniej Tom? Mamy Tom. Muszę to jeszcze rozpracować. Tom. Choma. Nie, nie będzie Tom. Tom. Tak, to jest chleb. Ale kurde, po psie jeszcze nic nie widać. O. Czy te psy były różnych rozmiarów? Nie no, oba były małe. Bo tak to... Ej, ja... Nie wiem, co zrobimy. Chwila. To jest, robi się The Sims 2, kody. Gdzie to jest? O! Zrobimy tak. Kurde, nie chcę się wkleić. Ball, prop, con, troll, pets, on. Yes! Zrobimy temporal, grow me up. No nie!
kurde, myślałam, że Tom będzie taki bardziej wymieszany. Lon to jest tak w sumie praktycznie cała fisia, ale tak jak jest smutny, spójrzcie na ten uśmiech. Ej, dobra, ten uśmiech wszystko wybacza. Ten uśmiech wybaczy wszystko. Trzeba mu teraz tylko ogarnąć jakieś rzeczy, psie. Takie małe łóżeczko mu mogę dać. On się chyba zmieści, jest taką malutką chlusynką. Masz bejgla do zabawy, masz miskę. No to chyba więcej pies do szczęścia nie potrzebuje. Ma bejgla, ma ten. No. Znaczy ja się domyślam z tego, co jakby googlowałam, że to, co ona zrobiła właśnie z tym generatorem, to jest kwestia tego, że jakby możesz... ale już dzisiaj było jeden maluch był robiony, więc już był wymieszany. W każdym razie, to co mówiłaś, Marta, o tym, no to wiem, że tam trzeba jakąś modyfikację w tej, to trzeba z... to jest chyba trzeba umieć połączyć, bo nie wiem jak to działa dokładnie, ale to jest coś z mieszanka JavaScripta i Excela, to się da zrobić, tylko no ja po prostu nie jestem aż na tyle utalentowana. Kiedyś miałam taki, pamiętam w szkole, u siebie, sorry, piję teraz herbatę po prostu, lekcje z JavaScripta i tam robiliśmy rundę, różne te randomery i tak dalej, ale no nie na Excelu, tylko po prostu na takiej testowej stronie i to zupełnie inaczej było, także... Ale szkoda, że ta moderatorka nie chce tego, jakby wiesz, udostępnić takiego szkica po prostu dla innych ludzi. Bo mówię, dla mnie to by na przykład nawet wystarczyło, żeby mi po prostu wysłała kod modyfikacyjny, jak to się robi. I ja bym to już sobie, jakby, no jak samo widać, już mam przecież podłączone te wszystkie, te sheety z formułą i tak dalej. Miód. Czy oni chcą sobie robić kolejne dziecko? Nie mówcie mi, że tak. Powiedzcie, że tylko dzisiaj rozmawiacie. Grzeczne dzieci, grzeczne bibiki. Ale dobra, ty jesteś tutaj bardziej rodzinny, weź ty zrób śniadanie. A ty, Liliana, jak prawdziwy mężczyzna, idź naprawić ten prysznic. W ogóle ta piżama tak do niej pasuje z tymi kraciastymi spodniami. W ogóle przez chwilę myślałam, że ona ma jakieś buty, ale to woda po prostu. No się nie wkurzaj, tylko naprawiaj ten prysznic, wieśniaru. Znaczy, jak właśnie pytali ludzie na streamach, czy jest możliwość dostępu do tego, czy też mogliby ten z tego skorzystać, to pisała, że nie. Dlatego mówię, nawet by nie chodziło mi o sam szkic, tylko kod. Ja już bym sobie dalej poradziła, ale no jestem też w stanie zrozumieć, że jak ktoś zrobił, powiedzmy, poświęcił czemuś tyle pracy, i no, zrobił to jakby z myślą jakiś konkretny. Co ty tutaj robisz, frajerze? Psyrasz mi się to. O, jego tutaj nie powinno być. On kiedyś był lokajem, teraz jest grywalnym simem, ale halo, co to jest za wparowywanie na chatę, stary? Halo? A jeszcze to. Że se usiadł i se. Wywal go z domu, a nie ty. Wyproś go! I do swoich dzieci. Kurde, ale se wparował. Ale ja podejrzewam, z nim są takie problemy, że on mi wchodzi do różnych simów do domu i... Czy ta barierka wystaje na drugą stronę? Bo tu ma cień, co nie? Że ten... skupiłam wątek. Być może jest otwartym simem, ale no... Nigdy wcześniej mi tak nie robił. Dopiero po tym, jak go jakby wprowadziłam, to się w domach, w których tam chyba kiedyś był lokaj czy jakaś sprzątaczka, to się zaczął po prostu pojawiać. No i siema, bebe. I have no idea. Ale w ogóle widzę każdy w swoim... Ej, ja tak chcę mieć kolejnego zwierzaka. Ej, dobra, to robimy kolejnego psiaka, dorastamy go i na tym kończymy naszą farmę zwierzaków chyba na dzisiaj. Chcę, żeby to była dziewczynka, bo jak będzie dziewczynka, to się będą mogły rozmnożyć. Dawaj, papi. Ja z pap... Legra z tą szyją jak żyrafa. Nie, weźmy teraz... Muszą być mały ps, więc muszę najpierw wyczaić jakiegoś fajnego mojego psa, żeby go połączyć. Kurde, Lucky byłaby fajna, ale nie chcę, żeby Lucky miała te... O, Szeba. Szelma. Szebne. Szeba niech będzie, bo Szeba na pewno jest mała. I tak z szamanem, nie? Szeba niech ma... Oh, Bilon jest taki kawaii! Weźcie, miejcie dziewczynkę, please. Yes! Yes, 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 yes! Losujemy bebe name.
Halo, czemu ja nie widzę BB? No, jest, proszę bardzo. Robimy Ctrl-C, Ctrl-V, Delete. Aha, czyli jak klikam z jakiś klawisz, to się... Czyli co, jak na przykład kliknę sobie... Dobra, już wiemy, że Dalia to chyba ma być, ale kurde... Jakoś tak, żeby to klawiszem robić, bo jak klikam Delete, jak widać, to się ten... O, już pamiętam. A tego tu jest napis guzik losujący, bo patrzcie, klikam tutaj delete i... Dobra, ale w każdym razie miało być to Dachlia. Jak dach. Dachówka. To... Czemu się to tak zmniejszyło? Halo, nie. Wklejamy, i tak się sobie odpaliłam Vegasa niechcący w tle, no. Aha. A! O! Prawie herbatę wylałam. Dachlia. Tak? Tak, bardzo fajnie, nie żaden projekt. Dachlia. Ale co serio mówisz? Ja wcześniej nie wiedziałam, żebyś coś oferowała. Jak tak, to przepraszam. Jak masz brak inspiracji do programowania, to naprawdę be my guest. Coś, gdzie ludzie będą mogli mi wklepywać imiona i potem jakby ja będę mogła z tego randomować jeszcze najlepiej na daną literę na przykład, to byłoby... To byłoby naprawdę niesamowite i bym cię normalnie po wirtualnych stopach całowała, bo nikogo nie całuję po stopach. Dobra, może raz kogoś pocałowałam, ale nie mówmy o tym. Także jak masz dużo wolnego czasu, to be my guest. Kuknij mnie na Discordzie czy coś i ten. A ten mod to się nazywa Baby Pet Creator. Baby Pet Creator but Christian Love. I mnożycie sobie właśnie takie. O, i wtedy sobie możecie tworzyć tych maluchów, ale dorastamy. Nie, także. Och. Jak po prostu ci się uda ten, to będę naprawdę w siódmym niebie. O! Taka trochę męska, ale fajna. Ma takiego trochę wąsa, nie? O, nasza Dalia ma wąsa. Ale ma takie podbite oko. Biją ją w domu. Dobra, te chwilę przesuniemy tylko tego obważanka. Dunuta. Oni tu mają jakieś zabawki. Dobra, i mamy dwa psy. Ej, jen, ona chce jeszcze kociaka. Nie wiesz co, fuck you, rozumiem, że twoi rodzice są bogaci, ale bez przesady. Wygląda... Marta... Ale jak to... Jak to wygląda, jak Marta mówi się... Jak coś może wyglądać tak jak... To, co mówi Marta? Chyba, że nie chodzi ci o Merty, to ja chyba nie kojarzę. I don't think I follow. A to nasz... Nie, to Fisia, patrzcie, przyszła! Przyszła do swojego dziecka! Przywitaj ją! Przywitaj swoją starą! Siema, matka! No elo! Ej, nie uciekaj, stara! Ej, no patrzcie, teraz jak stoją koło się, w ogóle Fisia jest już chyba starym psem. No, ale to widać. Aha, no ja przeczekała. Matka stwierdziła, kurde, lamersko żyjesz. W ogóle jesteś do dupy, nie dziwię się, że cię oddała Melo i się położyła do domu. No właśnie to ktoś mówi, że wygląda jak Marta mówi, a ja mam takie A, bajkę Marta mówi. Jakby... Nie wiem, nie oglądałam, to jest już nie mój przedział wiekowy, nie mój jakby pułap. Za moich czasów to... Jest, ja nawet mini nie miałam, także jest mi ciężko powiedzieć, co wtedy było. Pamiętam, się oglądał Cartoon Network, jakieś Tom i Jerry i tak dalej. A to w ogóle... Oglądasz TV, czy tak próbujesz po prostu poprzeszkadzać matce, jak się uczyć próbuje? Ale nie mogę się napatrzeć na Lilianę w tych włosach. No tak mi się podobają tej kłaki. Chciałam, bym ich zdarła z głowy i sobie. A w ogóle ostatnio myślałam o tym, że kurde, jak oglądałam, nie pamiętam jak ona się nazywała, Emma B,
Blueberry. Ona na każdym filmie miała inne włosy. Ja kiedyś myślałam, że ona tak jakby cały czas farbuje te włosy, a potem było, że nie, to jest... to są peruki. Ja miałam takie, ojen, ile ja bym dała, żeby mieć powiedzmy takich, kurde, nie wiem, 7 peruk, żeby mieć na każdy inny dzień tygodnia i tak, wiecie, się codziennie praktycznie przebierać. Nowy look, nowy ten, szopopam. Cokolwiek do mnie mówisz, Magdziałku, to... Co prawda głupio może zabrzmi, bo jestem po techniku informatyku, ale moja wiedza głównie się zamknęła do tego, jak się zbudować komputer i jakieś tam podstawowe odnośnie HTML-a, bo się okazało, że to jednak nie do końca jest mój świat, także... A ciebie zganię za siedzenie na meblach, haha, zobaczymy, kto lepiej wyrośnie. Także... Cokolwiek uważasz, że będzie dobre, to wierzę, że będzie dobre. Po prostu chcę mieć możliwość odpalenia jakiegoś rodzaju właśnie formularzy, żeby mogli wklepać te imiona i żeby one się zapisywały najlepiej już tak, wiesz, na stałe, żeby po prostu budować taką listę długą. I żebym mogła z tego losować, to jest moje wymaganie. Jestem prostym człowiekiem o przeciętnym, powiedzmy, IQ. Ja wiele nie potrzebuję. Idź do tej pracy, bo się czujcie spóźnieni. Tak się zaczytałaś w książce. O, jeny, idź. Zaczynałam pomału myśleć nad ignorowaniem tych kart, które definitywnie dotyczą jakichś tam hobby. Bo ostatnio pamiętam, miałam taką kartę, że... No ja właśnie raczej po studencku. Po studencku, niestety. Nie, Liliany nie ma. Bo sama studiuje i jedyny jaki... Powiedzmy, zarobek mam to, że po pół roku zarobiłam 300 zł z YouTube'a. To jest mi jak na razie jedyny zarobek. Naucz do nogi, Toma. Tom cię paluch. Będziesz miała co robić. Jak ona się irytuje, to jest tylko pies, uspokój się. Spójrzcie na tę wściekłość. Ona zaraz tego psa przerobi na Saigonki. O, aż się herbatę napiję. Ten pies to chyba jakiś debil się nam trafił. Rośnie mu pasek postępu, ale on, kurde, widzę. Nic nie kuma, derp totalny. Wow, poskutkowało praktycznie połowie pasku. Niesamowite, Tom. Wiecie, to powinno być tak, jak jest w... Słowo mi teraz uciekło, w spory, jak tam zdobywacie te jakby poziomy umysłowe, że tak to ujmę. Jeśli tam mózg rośnie, to jemu się teraz takie coś powinno pojawić. Twój mózg urósł troszeczkę. O, już mu się znudziło, to fuck you then. Jak w ogóle on się trzyma? O, energii mało. To idź spać. Ty też idź spać. Wszyscy razem idą spać, cudowna. Yes! I on teraz będzie szczęśliwy do końca życia. No, nie ma może miny kogoś, kto właśnie jakby jest szczęśliwy do końca życia, ale widzicie, jest tak szczęśliwy, że chciał posprzątać nawet w domu, bo już kurde wie, że jest ustawiony do końca życia, także nic. Uzupełni? A tak, bo mogę ryby wsadzić. Łyby, 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 łyby. Parararara. Ty, faszerowany pstrąg. Jestem ciekawa, czy to będzie wyglądać tak jak każde inne danie rybne. O, ej, ale fajny, tęczowy. O nie, no wiesz co, nie, zostaw. Twoje dziecko nie będzie jadło... Nie będzie jadło gejowskiego jedzenia. Co to za ideologia w moim posiłku? Nie, to żartuję, kończ to, stary. Jestem ciekawa, jak będzie wyglądać. Znaczy, że... Zobaczymy, co będzie. Mam More Dangerous Fire, zobaczymy... Czy da radę. Chyba da radę to ugaść, jak mamy alarm. Ale no kurde, brawo. Kurde, wyobraźcie sobie, jak on z tak ubranym czysto, to by się zaraz zajarało. Pewnie taki delikatny materiał. Ale goddammit. Jak na faszerowane żarcie, to bardziej przypomina jakiś szaszłyk z ryby, bym powiedziała. Ty, ale z pieczarkami. Ej, to szanuję. Z pieczarkami, a w środku jakiś grapefruit i nie wiem, liście mięty. Dobra, to jednak nie wydaje się taki smaczny. No, mocno przypieczone. Am nam węgielki.
U mnie w sumie tak zauważam, że większość ludzi w rodzinie lubi takie, wiecie, żarcie, żeby było tak: o, poszła spać z mamą. O, takie, wiecie, mocno spieczone żarcie, a ja takie, wiecie, żarcie się ledwo zdąży zarumienić, jakaś bułka, coś jest takie: już, nie chcę, żeby było za mocno spalone, proszę ściągnij to z tego grilla, stop. Ale w sumie tak samo mam z żarciem normalnym, dlatego ja bardzo często jak gotuję coś, to zaraz jest: sprawdzisty się ugotowało. Mężczyzna ma takie: gotujesz, wiesz, czy by się ugotowało, ale ja mówię nie, bo ja generalnie bardzo często lubię takie rzeczy, nawet jeśli takie, no na wpół surowe nawet, dlatego ja mówię nie, lepiej sprawdź. A może go piszczała obudziła? Nie obudziła, obważanek nie budzi ludzi. To jest w sumie taki trochę rym: obważanek nie budzi ludzi. Stała Liliana. Weź się umyj. Ucz się dalej gotowania, jak w sumie nie masz co robić. Czy możesz teraz czytać jej, jak śpi? To mnie ciekawi. Czy będzie nad nią wstała? Aha, nie. Dziecko wstało samo? No teoretycznie tak. Ale liczyłam, że tak, wiecie, ona będzie czytać do śpiącego dziecka czy coś. Trochę tak jak czasem mówię w świadomego wstania, że coś tam, bla bla bla, tak mało się przytulamy. Przytulałem cię całą noc. Ja mam takie, no, bardzo pamiętam, to się nie liczy. Ona właśnie mówi tak samo: mamo, poczytasz mnie, czytałam ci dzisiaj w nocy, ale spałam, nie mój problem, lol. Tak to sobie wyobrażam. Liliana, matka roku. Tak było, nie zmyślam. No, napełnij miskę, to są twoje obowiązki, jesteś takim małym domowym kopciuchem, bo rodzice są skąpi i nie chcą zamówić sprzątaczki. Jak ty już jesteś, to po co wydawać pieniądze? I trzeba ją będzie nauczyć się czytać, jak to jest cudownie przetłumaczone. W ogóle zmieni ten chodnik, bo mnie to drażni już niesamowicie. Where is my chodnik? This is my chodnik. Nie, to lepiej drewno. Ty co zamierzasz robić dzisiaj ze swoim życiem, Szczepeks? Aha, ten pies nie może zejść, bo mu drugi blokuje. Ej, te psy co autentycznie, miałem jakieś ujemne IQ. Se stworzyłam psy debile, naprawdę. No, i zdobyła ten punkt. Przynajmniej nie wiem, po co ją próbuję uszczęśliwiać, bo ona właśnie też spełniła tę swoją boginię roka jakiś czas. Aha, bo ona teraz pamięta, że jeden z tych simów miał młode, okej. Okay. Ona spełniła jakiś czas temu chyba swoje pragnienie, no. To jeszcze jak Jolene była malutka, to spełniła swoje pragnienie, zarobiła 25 koła. Także ona już jest w sumie ustawiona do końca życia. W sumie, witam. W sumie ona mi nie umarła jeszcze w tym, w... jak to się mówi? W tym moim Miłowie, jak grałam wcześniej, także że jestem otwarta. A w tym moim drugim to... chyba jesteśmy teraz dużo bardziej do przodu tam. Tak, kam też do tego odstawiać balet. To była taka Hannah Montana miłowa. You get the best of both worlds. Coś tam. The new rock out the show. Dalej nie ogarniam, jak ludzie mogli nie kumać, że Miley to Hannah Montana. Znaczy ja wiem, że to jest, wiecie, to było takie totalnie stage'owane, co nie, no tutaj nie jestem aż tak głupia, ale mam takie... ma taką samą twarz, taki sam głos. Obie grają na gitarze, umieją śpiewać i jak śpiewają, to grają tym samym głosem. I nigdy nie widzieliście ich w jednym pomieszczeniu, bo zawsze Miley unika wszelkich wyjść, gdzie byłaby Hannah. I miałam takie... Nic wam nie halo, żadna lampeczka, ale no wiadomo... Nie no, ale miały perukę, tak. O to mi chodzi. Włosy były inne, ale to jest kurde normalnie... Chociaż nie, jeszcze gorszy jest poziom Sailor Moon, bo Sailor Moon to co, jedyne co to w tych bułkach jej się pojawiały te czerwone, czerwone główienka, te kryształy mocy czy coś i ten. I dostawała, tam było strój coś tam marynarskiego, czegoś tam i to wystarczyło, żeby ludzie mieli: o ja, kto to, kurwa złoto. Nie no, bo naprawdę, to już jest jakby, okej, okay, przy Hannie Sailor, Hannah Montana to przy Sailor Moon wymięka, o tak. No to już jest po prostu...
Po prostu no tego nie skomentuję. Znaczy nie będę mówić, że sama w sobie bajka, anime, cokolwiek jest złe, no bo nie mam do tego podejścia, nie oglądałam tego nigdy dłużej, ale no z samej tej perspektywy jest to po prostu głupie i tyle. Tomasie, chodź. Nie miałeś Toma umyć. Tom! Ten w ogóle, ten chce chyba się zredeemować, bo chce tego pstrąga robić. Tylko mi tego i głupiego psa. No i ktoś się zeszczał. Aha, i ty poszłaś do... Ej, w ogóle jakie dziecko, co nie? Pies się ścikał w pokoju, ja to idę do kompa. Ty, to już jest jakieś uzależnienie. Ja ci wynoszę tego kompa z pokoju, bo ty jesteś jakaś uzależniona. Halo, jakbym była teraz jak moja mama, że sala samobójców zaraz. Pamiętam, moja mama jak obejrzała ten film, to tak wiem, wchodzi na okno. To się tak po prostu przejęła, że zaraz też mogę skończyć tak samo i tak dalej, bo lubię dużo w wolnym czasie grać i miałam takie, no, please stop. Tak, jestem jeszcze, wiesz, w stanie zrozumieć, jak jest, powiedzmy, jakaś... nie wiem, maska, nie wiem, kaptur i jakiś, nie wiem, jeszcze o modulator głosu, tak, no bo przede wszystkim po głosie. Ja podejrzewam, że jakbyście weszli, nie wiem, nawet do kogoś, powiedzmy, nawet na stream, tak, i usłyszeli mój głos, to żebyście założyli, że to albo ja, albo ktoś, kto ma niesamowicie podobny głos, tak, no bo głos jest naprawdę, póki się go jakoś nie zmoduluje, no to kurde, jest taki dosyć rozpoznawalny. Przynajmniej tak jest moje zdanie. No, Hanna też była magiczna. Była magiczna dla mnie. O czym ty mówisz, Kech? Absolute Icon. Albo Absolute Icon, jak ten śpiewek. Get it? Because Icon i Icon are very, very close words. That's why it's so funny. Funny as fuck. Dobra, pomóż się odrabiać lekcje w pokoju, w którym nie ma światła, bo nie chciałbym się tym przejmować. Że bardzo zrobiła lekcję. Naród jest z siebie dumny, możesz iść spać w spokoju. Nie ma tak, jak hotel było fajne. Nie ma tak, jak hotel, pamiętam, że tylko pierwszy raz przeżyłam taki szok, bo jak byłam młodsza, to ja autentycznie wierzyłam, że to, co się dzieje na filmach, to jest prawdą. Jak tam była ta cała Maddie, która przecież była grana przez... Ashley Tisdale, która grała w High School Musical, te całą Sharpay. To ja miałam takie, czemu oni mówią Maddie do Sharpay? Czemu Sharpay nagle jest biedna? O co chodzi? Czy ja przegapiłam jakiś High School Musical po drodze, w którym to tłumaczą? Bo ja tego nie rozumiem. Pies ci się zeszczał, wstań. Wstań, powie co? Może tylko pochwalić za zabawę innymi. Znaczy po prostu tak dobrze się bawił, że się posikał z radości. Powiedzmy, że to rozumiem, bo mój pies sika z radości, jak wracają na przykład moje chłopaki, jak ostatnio wyjechały na kilka dni. Pies cały czas piszczał, po czym jak wrócili do domu, to pokręcił się wokół nich, biegał pod nogami, po czym patrzymy, o fajnie, zeszczał się, bo był tak szczęśliwy. Z wtorek. Kończymy z tą rodziną. This family is out, dude. Oznaczę sobie... Że dreamerowie są przegrani w życiu. Ha, 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 ha. Kurde, ale to się niewygodnie rysuje w powietrzu. Taki koszyk, w sensie, wiecie, no takie trzy kreski, bo tutaj są. Właśnie, o tym mówiąc, dlatego mi się wydaje, że tam jesteśmy do przodu, bo tutaj są trzydniowe tury. Więc nawet jeśli. Nawet wyciągnę kalkulator, żeby wam to przedstawić, bo nie chcę słaba wyliczeń, będzie kalkulator. To jest 14 tura po 3 dni. To mamy 42 dni simowe. A tam jak... A nie, to wy jesteśmy w tym samym momencie w takim razie. Myślałam, że tam jesteśmy do przodu, bo tam mam z kolei jesteśmy na 10 turze po 4 dni, czyli tam jest teraz równo 40. Ej, to jesteśmy w tym samym momencie, ale tutaj widzę, że przez to, że miałam wieki maxisowe, to strasznie się musiało cofnąć, bo u mnie Liliana jest jeden dzień od bycia emerytem. A Angelika jest w więzieniu. A tutaj jest jeszcze w połowie drogi. No bo miałam nastoletni i dorosły wiek ten, maxisowy. Więc żeby to się wyrównać, to musiałabym ją wyrównać z Angeliką chyba, której musiałabym odjąć sobie 20 dni. Bo przez 20 dni jej nie było w Miłowie, jakoś to sobie przeliczyć ten czas.
No. Tu musiałby zejść naprawdę ostre kalkulacje, bo to miasto w mojej to jest tak zrypane jest to miasto. U podstaw Jezu, tej rodziny to się najbardziej boję. Albo w sumie wiecie co? Może zróbmy tak, bo nie chcę zaczynać żadnej rodzinki. Więc po prostu zrobimy im teraz remont, skoro minęły 3 dni i sobie do końca właśnie porobimy jakieś... Bo nie, bo ja chcę remonty robić tak na cały stream, żeby potem nie grać, bo to wtedy też tego nie podpinam jako odcinki, nieważne idziemy do innej rodziny. Ale to nie Angela tutaj, Angela z mojego drugiego miłowa. Ja mam... tam... Tak, właśnie to mam. Mam tam... I na Tumblerze wstawiam zdjęcia. Chwila, muszę zrobić. Wstawiam zdjęcia z mojej rozgrywki w moim drugim miłowie i tam właśnie Angela poszła siedzieć za zabójstwo swojego męża. Wiesz co, jest coś takiego, to jest jakiś tam chyba age fix czy coś tam takiego, ale jeszcze się tym nie interesowałam. Dobra, to gdzie mogłabym pójść, żeby była w miarę prosta rozgrywka i żeby nie było dużo problemu? To niby bym mogła? W sumie też planowałam przeprowadzić w Noaha stąd. To jest Mary Sue razem z Cassandrą Goff i jej nastoletnią córką, znaczy małą córką, córką tej Cassandry. I one razem mieszkają, bo mają mało hajsu, to powiedzmy, że chociaż tyle, co wprowadzę je do takiej, powiedzmy, przyczepy. Jak niby tam mają mieć mało hajsu, bo faktycznie granie w tych apartamentach, zwłaszcza tych bazowych z gry, to jest jakaś katorga. Ta była zawsze dzień dobry i do widzenia. Nie, dla mnie to jest akurat rozwalające, że to jest argument dla ludzi, że no był dobry chłopak, dobra dziewczyna, bo powiedział dzień dobry i do widzenia. Właśnie jeśli chodzi o dzień dobry i do widzenia, mam dla was po prostu historię, która mnie zawsze rozwala. Generalnie no moi rodzice mieszkają... Ale im włoski... Ej, podmieniło im na takie same włoski! Ojej, i ona ma te zepsute oczy szare, te creepy, to trzeba będzie naprawić. Ale o, widzicie, one mają takie same włosy, prawda? Cassandra ma takie bardziej brązowe, ale powiedzmy, że takie się trochę na starość, ale o, ej, to jest takie totalnie urocze. Ale będę musiała im to chyba jednak zmienić. Zmienię im na taką samą znów fryzurę, ale na inną. W każdym razie, no moi rodzice tam z... No jednak, tata mieszkał wcześniej, ale powiedzmy, że odkąd ja się tam... Miałam 2 lata, to żeśmy się tam wprowadzili, no to ze 20 dobre lat mieszkają moi rodzice w tym mieszkaniu. I jest tak, że jest tam taki sąsiad, co nie? Zrobimy tak, Mary im po prostu da ten pokój, a ona sama będzie miała gdzieś tutaj, bo ona nie potrzebuje łóżka dużego, one tam będą wspólnie. I generalnie jest taki sąsiad, on jest, że ja wiem, no... Kilka lat ode mnie starszy. Nie powiedziałabym, że jakoś tak w sensie masakrycznie, że 10 czy coś, ale myślę, że 5 lat ode mnie może być starszy. I jest tak, że ten sąsiad nigdy nie mówił mojemu ojcu dzień dobry. Jego to tak strasznie zawsze... Może nie, że tak wkurzało, ale było tak, że on mówił mu zawsze dzień dobry, no bo wiadomo, że to jest sąsiad z tego samego piętra, tylko po prostu mieszkają po dwóch krańcach. Mój tata się nawet kolegował z jego mamą, chociaż może on tego nie był świadomy. Jakoś tak, wiecie, no głupio, że mówisz komuś dzień dobry, a on w ogóle jakby nie znam człowieka. I któregoś razu tata wsiada z nim do windy i słyszy od niego, dodam jego prawdziwe imię, bo tak się jak nie będzie, tylko chodzi Marek. I Marek się go pyta, że na które pan, że dzień dobry mówi, a mój tata takie, o, takie w szoku, w końcu powiedział mi dzień dobry, kurde, jaki szałpał. I potem nagle, na które piętro pan jedzie? A mój tata się tak na niego patrzy, na czwarte, bo mieszkaliśmy na czwartym piętrze. I jest takie, o, i nic więcej nie powiedział, w ogóle nie skumał, co nie, mój tata był taki właśnie przejęty, że o kurde, w końcu, że tak to mówią, no gówniarz skumał, tak? Że z tym jego sąsiadem, a się okazuje, że nie, on po prostu w ogóle nie skumał istnienia ciebie, człowieku. Ale żeby już być tak po prostu mentalnie wyłączonym, to nie wiem. Gdzie się na przykład też nie kojarzę, powiedzmy, części sąsiadów z mojego piętra. Nie kojarzę sąsiadów z dwóch mieszkań, ale to dlatego, że kiedy ja wychodzę na uczelnię, czy gdziekolwiek im się w ogóle po prostu nie mijamy.
Ale mam świadomość, że jedni mają dziecko i są chyba tacy starsi, bo tam mieszkają chyba, wiecie, w sensie są trzy pokolenia, a jednych to w ogóle nigdy na oczy nie widziałam. A reszta to wiem, że tu mają nastoletniego syna obok, tam mają małe dziecko teraz i psa. Kojarzę sąsiadów z różnych pięter, a ten to po prostu, wiecie, oblivious. Co tam pisaliście? Nie, nie sądzę. Znaczy, może Merta robiła jakieś takie ala przyczepowe domy, ale to nie jest ten sam. Tamten dom był inny. A nawet jeśli, znaczy, to jest już wasze jakby, jak wy na to patrzycie, ale ja na przykład nie mam szczerze problemu z tym, żeby ktoś jakby przerabiał jakiś dom, o ile no nie wygląda tak samo jak oryginał, bo inaczej jest, no jest w ogóle takie, jakie jej kurde skrzydła zrobiło, widzicie to po starym makijażu. Merysujka chyba. Zaraz nam odleci do ciepłych krajów, goddammit, trzeba jej to zmienić. Ojeny. No, tamto na wsi, ten, to rozumiem, bo tam zaraz jest, że o, jestem kuzynem brata stryjecznego koleżanki matki twojej siostry, brata tego, co żył od innej strony, od adoptowanego ojca, kolegi, syna, wuja. Nie kojarzysz mnie? Naprawdę? Widzieliśmy się raz w życiu, goddammit, gówniarzu. A przynajmniej tak, no offense, ale tak sobie po prostu wyobrażam na chwilę, że po prostu jak kogoś nie znasz, to zaraz po tym jest, że wielkie obrażanie, że jak możesz mnie nie kojarzyć, przecież ja jestem ważną osobistością z twojego życia albo z jakichś tam połączenia z twojej rodziny. Dlatego dobrze się czuję w mieście. Tutaj nikt od tego ode mnie nie wymaga, ale lubię znać miejsce sąsiadów, zresztą ja mam fajnych sąsiadów. Trzeba zmienić te skrzydła na coś małego, albo nawet na same rzęsy, ale jakieś takie delikatne. No nie, no takie, to, takie by mi może męskie dała. Ono by z starą babuszką też ma takie malutkie, te pindziochy też by mi zdjęła z tego. No nie, to ma za małe oczy, żeby jej dawać te tam. Move along. Niech będzie jakiś taki nosek, no trochę ciemniejszy może. O! Dam jej taki fajny, inny blush, co mam. Też wam pokażę. Uderzyłam się łyżką w okulary. Dlatego to był taki dziwny dźwięk, ale szukam. Jest taki, to jest chyba cold coś to. O, to jest to. Cold cheeks blush. Mega mi się podoba, jest taki delikatny, ona taki mocniejszy kolor pokaże, bo może być taki naprawdę delikatny, taki piękny, bardzo mi się podoba. Szminka jej może zostać, ale jednak może taki, o. I miał tak muśnięta słońcem dosłownie, Maryszu. Ale te włosy by mi zostawiała, bo mi się zawsze podobała w tych włosach. Uiii! No, niech se będzie meły szłowe. No, tak bardzo składne zdanie. O, ja się przeprowadziłam na wieś, to wszystkie dzieciaki do mnie dzień dobry, w tej klasyk, a od kogoś ty? No tak. Ja też bym chyba nie umiała smażyć ryby. Ryby są podobno bardzo delikatne. To też tak z innej beczki odpowiadając. Pff, kurde, niezła tam historia. To można by chyba powieść napisać o tych waszych tam powiązaniach, kto obok kogo mieszka, w jakiej odległości i z jakiego kurde drzewa. To by też zmienimy teraz wygląd. Metamorphose. Stuk Cassandra Butterfly. Chociaż nie wgrałam chyba tych włosów. Mogłabym dać jej takie te kity takie śmieszne. Ale jedyne kity, jakie mam, to są takie. A wątpię, żeby ona sobie zrobiła takie dreadowe kity. Kity. Chyba, żeby jej dać warkocza, tak jak miała. Tylko innego. Ten jest fajny, bardzo mi się podoba. I ten, ale ten odsłania czoła. Czoło ona ma jak lutnisko, więc dałabym to. On tak z frontu dziwnie wygląda, ale generalnie na postaciach jest bardzo ładny, więc dałabym jej to. Może jakiś liner albo rzęsy. Się kobieta musi przecież odstawić ją. Wyłącz tego linera. Idziemy po inliner. Chociaż chyba tutaj dam tego cutlinera.
Nie, kurde, ona ma złe oczy do linera. Jak ja nie lubię takich simów, na nich sobie te linery tak źle wyglądają, jest mi tak przykre, bo linery są takie fajne. Ale mogę ci dać rzęsy. Co powiesz? To powiesz na rzęsy, maleńka? Może być, tak nic nie będzie widać. Tak, polską modę na sukces, albo szansę na sukces. Szansa, 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 szansa na sukces. No. O, i proszę, pikna, Kasandła. Dawaj teraz tobie, dziecko, bo ten warkocz jest jakby fajny, ale nie przewidziałam tego dla ciebie. Przewidziałam dla ciebie inne, większe rzeczy. Im dalej piję tę herbatę, tym więcej czuć miodu. Jej oczy jakoś zakryjemy, w sensie... Mam... Już mimo, że zacznę tego zakrycia oczu, bo nie mogę się patrzeć na te oczy i mnie przerażają. Chyba mam soczewki. Tylko właśnie sęk w tym, że część jakby tych soczewek jest podmieniona na zwykłe oczy, a część została taka zmodowana, bo mogę jej chokera założyć. Obrożę dla mojego dziecka. Nigdy nie zrozumiem chokerów. Ale może ja po prostu nie lubię być na smyczy prowadzona. Nie, to są paznokcie, a oczy? Nie, to są jakieś bajtamo, nie wiem co to może być. Ci ostatnio pobieram, ale co to jest za cholerę, nie wiem. O, tu są, widzicie, na przykład czerwone oko jest takie kosmiczne. O, tu na przykład jest niebieskie podmienione, ale zielone miałam... O, nie podmieniły się już, a to dobrze, bo kiedyś miałam niepodmienione i się tak strasznie wkurzałam. O, na przykład te są simoreślowe, to nie wiem czyje. O, na przykład tutaj są granatowe, takie zwykłe. Tutaj też są zielone bazowe. Nie wiem, jakie ono mogła mieć oczy, chyba szare. Czy teraz znajdę drugie szare oko. O, jest. Chyba, żeby jej zostawić. O, dwukolorowe może by mi zrobiła. To by było ciekawe. Jedna będzie miała szare, a drugie granatowe. Jas. A teraz jakieś włoski ładne. A może takie warkoczyki. Pasowałoby jej, bo ona ma taką... Nie... Taką, może taką afrykańską trochę urodę. Jas! Oh, yes! Przecież włosy te, kurde, to większe od niej. Te włosy to ją pochłoną, co nie? Patrzcie, jaka narośl na tym dziecku. Jest też problem taki tych włosów, że one mają tak prześwity. Mój szmesz jest cały w simpe. O, pyski. Ej, nie patrz na mnie, dziecko. Nie moja wina, że masz narośl tak włosy. Ej, totalnie zostawiam ten narośl, bo wygląda to śmiesznie. A to kto to z tym kapeluszem wieśniackim? O, ktoś z zepsutymi mieczami, jakiś desperat. Ej, w ogóle oni mają bałwana, nie? Oj, no, u nich to w ogóle przeróbka tego domu to będzie... To będzie ustawianie nowego domu, bo ja się nie tykam naprawiania tego syfu. To nie ma sensu, naprawdę. Dzięki za obserwację. Thank you, thank you. Thank you, thank you. No, to byski tu włosy każdy tego pokwara. Wielka narośl. Nie, na to dopiero co ja, to już myślę o żarciu. Kasandra, ty grubasia. A niby chcesz być szczupła. A ty pracujesz w sumie, ona mogłaby już iść na emeryturę, bo ona niedługo umrze. Nie ma co. Znaczy, naprawdę nie będzie miała co robić pewnie swoim życiem, ale weź już iść na emeryturę. Już ci tego nie za dużo życia zostało. Po prostu się dobrze baw, bo na tym chyba miała pragnienie, żeby no dojść na szczyt, ale. Daj sobie już spokój. W ogóle kto jest... Gdzie ty masz wnuki? Masz dwoje wnuków. Od Angeliki jeszcze nikogo nie ma, bo mówię, oni tam są opóźnieni trochę umysłowo. Hehe. Ma Jolene i ma tego Stefana, co nam się urodził. Hej, hej, na którym streamie tam od Ofelii. I który... No, tego, od Orlando Serertino, którego trzeba będzie potem zmienić w wampira. ale będzie zamieszania. W ogóle przydałoby się jakoś kupić półkę jeszcze na książki. I. Ruszę mikrofon, mam wrażenie, że jest krzywo. Zależy mi to, bo cały czas tak jakby głowę obracam w bok, bo nie do końca mogę sobie dobrze ustawić ten i się boję, że mnie tak jakby słychać, jakby to ująć nie z przodu, jakkolwiek głupio by to nie brzmiało. W sensie, że jakby będziecie mnie bardziej słyszeć w jednej słuchawce niż w drugiej. I sama myśl mnie taka drażnie. Dziękuję. Dziękuję za obserwację. Czy mi zakładam, że jest to obserwacja? Szklanka, tak, obserwacja. Bo mam teraz tak ustawiony ten, że nie bardzo miałam jak spojrzeć. Damy im takie drewniane TV.
wtedy gdzie postawię półkę na książkę, no tak ładnie to wygodnie. O, jej po prostu damy w pokoju drewniany telewizor. Jest stara i lubi drewniane rzeczy. Tak to działa. Jak jesteś stary, to już... Też potem nigdy więcej nie robisz żadnych normalnych rzeczy, tylko jakieś takie w tym stylu. Na przykład oglądanie telewizji z drewna. Interesujące. Thank you. Za obserwację. A to naprawdę nie ma co robić ze swoim dzieckiem, to chodzi tylko i się zaciąga. A teraz... Jak to TV w tym drewnie wygląda fenomenalnie. Ej, ten z szuflady jest, kurde, w niej. Czy ja tam widziałam Angelikę i Damiana? Kto był tam ten paskudny dom z Miłowa? Nigdy w sumie nie próbowałam znaleźć tym. Wiem tylko, że przyjemniaczkowie są na jednej z tych reklam, ale żeby tak się dokładnie temu przyglądać, to nie bardzo, zwłaszcza kurde w tej powalającej jakości. Tak pewnie Karla wyglądało na początku twój live, co nie? Pikselizacja totalna. Gam, kurde, wyłącz. Ale ta zaczęła sama z siebie... Ale masz dziurę w tej narosie, jak tak robisz? To jest po to, żeby tutaj chip zainstalować w szyi, taka dziura, o. A to jest dziura w jej głowie, bo jest po prostu głupia. Ba baby, zadzwoń. Kogo my tutaj znamy, kogo lubimy, z kim się trzymamy? Głównie... O, z nią, o. Zadzwoń do Esmeraldy, hak, do Jennifer. Może nawet ją zaproś, żeby było ciekawie, co będziemy robić. Imprezę zróbmy, parapetówkę. Czy mogę zrobić parapetówkę? Nie. To przyjęcie domowe. No i znowu liczby gości nie zmanipulowałam, nieważne. To tyle by było z imprezy. A kogo ciekawego? O, albo Darlin. Zaprzyjaźnij się z nią, czemu nie? Byłyście z tym samym mężczyzną, no to możecie się wymienić jakimiś tymi wspomnieniami, protipami. Znaczy, już nie na niego, bo nie żyje. Jenek, Esmeralda, włosy podmieniło. O, albo zaproś Dona. Ty właśnie, bo Don teraz z nikim nie jest. Znaczy domyślnie, ja go chciałam połączyć znowu z tą, z Niną, wiecie, po tylu latach, że będą razem. Ale kurde, wiecie, no już Nina jest stara. A kurde, taka Cassandra to jest jeszcze całkiem młoda, co nie? O, ja nie mogę patrzeć na to rodzeństwo Cassandry. No mają jeden piorunek, to czy coś się da przed ją jipsnąć poduszką? Już myślałam, kurde, że może jakiś ACR zadziała i coś tam ich, wiecie, majdnie razem, ale tak widzę, no nie bardzo, chyba to tu... A jednak, jednak, kurde. Nie muszę nic robić, żeby Gea robiła to, co chce. A, ale widzę zero miłości. Może jednak. Ej, kurde, rozkręcają się. O, przedstaw Simowi Marysię. No ja myślę, że ona, kurde, bardzo dobrze wie, kto to jest. Dobra, to obejmie, jak już żeście sami tak wcześniej zaczęli. Ale dziwne, że im miłość nie wskakuje, bo już mają taki duży poziom. Bo się spodziewałam, że zaraz im wskoczy i ona będzie zaraz miała jakieś pragnienia do niego, czy coś. Bo się tak ciągle właśnie gdzieś trzymają za ręcz. O, ona już go kocha. Ale on to chyba tak nie bardzo coś czuje. O, niech... Co? Expose me, Don? Jaki on jest niezdecydowany. Ja nie mogę wejść go pomacać po dupie. Może mu lepiej się zrobi, bo naprawdę. Jak wybrzydzać, to tylko Don. Masakra jakaś. Dobra. Weź go tam. No on... Don! Kurde, jak tak, to tak. Gorące pocałunki, coś tam ten. O, widzisz, teraz... Może tego, że nie miał miłości, a teraz? No, po prostu się miłość im zacięła. Co on tam zostawił teraz nastoletnich synów chyba z tym, z... Z, jak to się mówi, z psami, ale hookers. Ta, włącz telewizor. Włączył telewizor, żeby obudzić to dziecko z naroślą i jeszcze zablokowali, żeby ten i będzie totalnie chyba miniaturka. F8 jeszcze, żeby ładne kolory. Już nie, to jest ten O. Proszę bardzo. Fuck you, bebe, fuck you. My się tutaj obściskujemy.
Weź, wyłącz ten telewizor. No, wyłącz. Ja nie mogę, ja wyciągam stąd ten telewizor, bo jesteście po prostu wszyscy głupi. Ujemna IQ to wasze drugie imię. Ale kurde, korci mnie, żeby ją połączyć z synem. Dobra, YOLO, YOLO, oświadcz mu się. Mamy nawet filmiki, mam odpalone, także... Zgodzi się? Chyba się zgodzi. Don tego chce! Don po latach zrozumiał, że kocha Kassandrę, zwłaszcza, że jest młodsza niż Nina, a on chce, wiecie, młodziutkie duperki. No, T-50, pamiętam, że ale wiecie, oni chcą być razem. I pewnie będzie mieć negatywne wspomnienie. I? Niczego więcej się po tobie, Don, nie spodziewam, ale się zgodziłeś tak, że już jesteś umoczonym. A teraz bym z nim wzięła ślub, po prostu wiecie, może zróbmy tak, że on się po prostu denerwował tą taką, powiedzmy, ceremonią, wiecie, taką publiczną, że tak ten, a teraz oni sobie zrobią o tutaj w ogródku pod choinką, o. Tylko, że ona chyba wtedy musiałaby brać, musiałabym chyba jego zrobić. Dobra, pod tym zmienimy im nazwisko, bo nie mam tego last name Chaucer. No widzicie, jest tam Kleks, Lady Liza, Lola, Lovell, Lulu, a ten Kleks to był jakiś tam na L też. I zostanie Dan i Dwight. A niech se radzą, I don't care. Też sobie psa mogłbyś wziąć. Jednego chociaż. Weźmy te stare, weźmy Lulu i weźmy Kleksa, bo to są stare nasze emeryckie psy, one zasługują na trochę szczęścia. A tamten dom jest mały. Przyjdziesz z łaski swojej, nasza przyjaciółko? Dziecko w ogóle się schowało. Z tym nie chcę patrzeć tak na strefę. Don ucieknie? Chyba nie. Tym razem zostanie. O! Ej, nie powiedziałam, że nie chcę, tylko że nie chciałam już dalej potem, żeby ten, żeby tak. O, ta dopiero przyszła na sam koniec i jeszcze jakąś. Ej, nie podrywaj naszego faceta. Ty se nie pozwalaj, kurde, bo cię zaraz pochowam. No, też jest stary. Pragnienie po tym, jak wzięłaś ślub, bo Don i ja rozmawiamy. Musimy chyba przegadać parę spraw. Co to odstawia? To niezła rozmowa. A ten pewnie... No, jakby była bogata, to może by się ten, ale... Hookers ma platynową tą aspirację. W ogóle mamu chyba brakuje do randki marzeń. Chyba jedna. Widzicie, on się tutaj wcześniej z Diną dużo umawiał i miał mieć teraz jedną randkę z Niną i stwierdzić, że to jest jakby, wiecie, ta jedyna, ale no, gówno pykło, jak widać. Dobra, czyli jednak, dobra, no to dziecko będziesz spało z moją przyjaciółką, bo ja i twój ojczym, tak. No nie, to łóżko. To łóżko nie jest dla ciebie, purkawo stara. Ty śpisz tu. Kurde, nie może przejść do tego łóżka, trzeba je. Thank you for observation. Czy w sumie on będzie w stanie zrobić dziecko w tym wieku? Spróbujmy, zobaczymy czy... Nie, z filmik, czemu jest filmik? Czemu ja muszę to widzieć? Udaje, że nie patrzy. Udaje, że mnie nie ma. A i właśnie, co do osób, które też się subowały, żeby nie było. Ja was wpiszę z powrotem na... Znaczy z powrotem. Wpiszę was też na karteczki, na ścianę sławy, bo to jest ściana sławy, będzie dla pierwszych 10 subów i ten. I potem wam któregoś razu muszę wysłać na Discordzie, jak ogarnę, wiecie, wszystkie rzeczy na tej tablicy. Żeby też nie pokazywać jakichś prywatnych rzeczy, typu na przykład właśnie wyniki badań, czy hasła zapisane. I wtedy wam pokażę, jak jesteście na ścianie sław. No co fuj ze staruchem? Don jest stary, ale jary. Zobaczymy, czy zaszło, bo nie chce mi się czekać na to. O, nie zaszła. Tyle dobrego. Chociaż no zobaczcie, w ogóle tych otomasów, tych i tych oryginalnych, o tych, ja nie wiem, czy ja ich wszystkich nie będę uśmiercać. Wszystkich, kurde, co do jednego. Jest ich za dużo. Jak ja mam to ogarnąć w jakiś taki, wiecie, normalny sposób? Nie da się. O, psy! Przyszły. Zapomniałam o tych psach w sumie już.
Gosia, dwie sekundy temu. Ziemniak, o, wezmę sobie pieski, będzie tak fajnie, bardzo o nie zadbam. Potem, o, jakieś psy, o, fajnie, zapomniałam, że je wzięliśmy. Stawmy im jakieś budy, bo to będą psy podwórkowe, takie bardziej. O, bo one tak tam całe życie w domach mieszkały, teraz niech mają fajnie, o. Tak obok siebie budki. Macie precla, macie o kość i jeszcze jedną kość i piłeczkę. I jeszcze dwie miseczki się. Jedną możesz zrobić tak, jedną postawię w domu i jedną na zewnątrz, bo z tej na zewnątrz też pewnie będą jadły inne zwierzęta. A tak trochę nie chciałabym, żeby moje pieseły głodowały. Ty nie jesteś Kleks, czy mogę ci zmienić imię? Can I, please? You are not Kleks. Jak mu tam było? Lary chyba był? Muszę sprawdzić na drzewku, bo jest tak. Jest Lola, Liza, Lenny, Lady Lovell. I potem jest Didi, Dexter i Mandark. No to on był pewnie Larry albo Leroy. Ta był chyba Leroy. Bo matka to jest Lulu, a on był Leroy. Leroy Jenkins. Mi się wydaje, albo jakiś... Cholera wie, czym ty byłeś wcześniej, pies. Hange Maname. Hange First Name Kleks. Leroy. Tak to się pisze? Leroy. To się pisze Leroy, nie, tak jak Jenkins. Leroy przez dwa E. Leroy Jenkins. No, wcześniej już tak było, ale czy ja chcę, żeby to się znowu wydarzyło, to jest jakby pytanie za 100 punktów, co nie? Wydaje mi się, że tutaj mimo wszystko, z jednej strony chciałabym im dać szansę, ale z drugiej mam takie, to są otomani, czy dawanie im szansy jest w ogóle czegokolwiek warte, oprócz moich nerwów i straconego czasu, no, I think so. Ale przynajmniej mała się będzie miała z kim zaprzyjaźniać. W ogóle nie ma świateł w tym domu rewelacyjnie. Baw się, ciuciu babka z Leroyem. O, w ogóle przed szaman! Ej, szaman, ty tam z dziećmi powinien, znaczy z dzieckiem nowym powinien, wiesz, nie mi tutaj obważana gryziesz. Jeden miałam takie, co to za tutaj owłosione wielkie coś, ale to dziecko z narością na głowie. Nie mają w domu lamp. Po co komu lampy? Zaraz postawimy. Tutaj damy takie główienko, tu kolejne. Tu takie, o, byle jakie lampy, byle coś było, proszę bardzo. Czyżby lampy ich obudziły? O, ty nie, kurde, Kassandra jest bardzo głodna. Nie chciałabym, żeby umarł od naleśniczki. Tam też widzę. Jezu, Don to w ogóle przymiera głodem. God damn it, rób szybciej te naleśniki, kobiety, albo stracisz męża. Dziękuję. Jest te naleśniki, god damn it. Mile przydałoby się trochę więcej krzeseł. Control, żeby mi się tak... O. Załóżmy, że jakoś to będzie działać, ten tutaj kwadrat dziwny. Jest więcej. A ja wam powiem, że jako dziecko próbowałam grać o Tomasami, ale zawsze mi się szybko nudziło właśnie przez to, że ja jako dziecko nie potrafiłam grać tak, że jakby wiecie, tak jak teraz gram turowo, że rozkładałam te rodzinki, bo ja tylko jako dziecko grałam jedną rodziną i nie wyobrażałam sobie grać inaczej. I przez to, że u nich tam, wiecie, nie było nawet takiej możliwości, żeby, no jak się oczywiście nie znało kodów ani modów, żeby te właśnie wszystkie ewentualnych partnerów i tak dalej tak w jedno złączyć, no to mi się nie chciało grać. Nikt w ogóle dzisiaj nie pracuje, ale wy jesteście nudni. To co ja? Czy ja mam grać wami przez cały czas? Pff. Boring. Boring as fuck. No won. W ogóle przydałoby im się kupić to takie, żeby się Simowie ubierali, jak chodzą oni teraz w górę. W domu właśnie, będzie małe dziecko jest, a ci no elo, będę sobie łazić w gaciach. Very funny. O, będziecie mieli tego kwiata schowanego tutaj, o, w regale. Kwiat mocy. No i już się będą sami ubierać. O, może dlatego tak, Don lubi po prostu fik. Fik as boys, znaczy fik as girls. Tacy, fik as boy. To w sumie może teraz już Kassandrze zmienimy tę sukienkę z takiej emo. Już teraz wiecie, może być szczęśliwa i tak dalej. Buy new outfit every day. I play Pokemon Go every day. O, Jezu, w tej leżce tak bardzo czuć ten miód. O, mogłabym mi dać taką sukienkę, ale w sumie jak ona jest tak... Czy ona w sumie teraz jest dosyć taka młoda? Przez to, że ten...
Czemu mam dwie? A, bo jest jedna taka bardziej rozłożona wersja. Okej. Bo to by mi tak w sumie, jeden z tego do nic chyba pasuje, z drugiej strony mam wrażenie, że jest takie... Byłoby, ale nie chcę tam tego dawać, bo lubię sobie utrudniać życie i ten regał mi tam pasuje, bo tak fajnie wygląda. Mogę mi dać taką suknię, ona też jest czarna. Chociaż granatowy i dajmy. Tak troszeczkę radości do jej życia. Niech będzie, o, granatową kupimy. Zobaczymy, czy będzie w tym dobrze wyglądać, ale wątpię. Albo totalnie Cassandra style. Babuszka style. Albo... To już może bardziej dla młodej osoby, ale kurde, też mi się ten stój strasznie nie podoba. Jeszcze nie miałam na kim tego wykorzystać. O, albo... No, kurde, to mi pasuje, ale raczej takich do naprawdę bardzo młodziutkich simów. Ona już tak, no, troszeczkę swojego życia przeżyła. I jakoś tak nie, dziwnie by było. O, albo sweterek po prostu. O, taki z granatowy, z białymi spodniami. Czyli jakieś tak wesoło. No. To teraz... Plan. Every day. O, ej, w tym wygląda tak uroczo. Ej, to zostawiam. Może to nie jest jakaś taka totalnie, co pasuje do Cassandry, ale uważam, że ona... Jak nosiła wcześniej tę taką smutną sukienkę, to teraz tak mi się podoba, żeby taką troszeczkę weselszą miała. Nawet wiecie, proszę, taką z dekoltem, gdzie tak odsłania te nogi, że wiecie, że w końcu ten facet, do którego tak wzdychała, że ją zechciał, to ona się czuje teraz taka, wiecie, spełniona, piękna i tak dalej. No. Chociaż nie powinno to tak działać. Mimo wszystko, walidacja od mężczyzny, który tak wcześniej potraktował, nie powinna być jakkolwiek brana pod uwagę. Ale jak to ma inną teksturę? W sensie, że chodzi ci o sam sweterek, czy o cały ten strój? Bo może to jest ktoś, kto jeszcze to przerobił. Weź ją wywal z tego domu. Jak ją tam mopem próbuje wywalić z domu? Elo, świnią. No nara. Czy wyście to zrobili, czy nie? Aha, żeście zrobili. Tak dosyć szybko wam poszło. Jesteś w ciąży? Jeszcze raz. Tamto to był ACR, a teraz jestem ja. I want you to try for a baby once again. Macie 3 szanse. Jak wam się nie uda, to dziecka nie będzie. Ale byłoby to ciekawe, żeby po tylu latach było to jeszcze dziecko. Czy teraz jesteś w ciąży? Please be. Ale to podejrzewam, też ma właśnie związek z tym, że ona no już troszeczkę jest wiekowa. Mimo wszystko. Weź tam się ogarnij, bla bla bla, Teresa noga, bla bla bla, sprzątnij prysznic. O. Czekam tylko, aż się kiedyś Mary Sue z nim ten pokłóci, albo on zdradzi swoją żonę z jej przyjaciółką. To by było ciekawe. To by było, kurde, ciekawe. Nikt by tego nie przewidział. Mary Sue, przyjaciółka, która ją... O! Idziemy się spotkać na przedmieście. Bierzemy psa. Jak już kliknęłam, to już niech będzie. Leroy będzie naszym skrzydłowym. Elo. No... Powiem ci, że mam wrażenie, że to jest akurat częsty problem, na przykład te rzeczy w trójce. Że w trójce ten custom content, przynajmniej jego większość jest taka bardzo alfa, że nawet jeśli ma jakieś takie właśnie na przykład kartki czy coś, to że one są tak jakby naprasowane na to, jakby tylko tak, no płaskie tak, kurde, jak coś nawet wklęsłego. Są płaskie tak jak coś wklęsłego, tak dokładnie tak. Dobra. Ale sobie już się zbliżamy do 2 godzin, a ja o 16 ma wlecieć nowy odcinek od przytalania, więc odbębnimy tylko randkę z Donem na mieście i będziemy na tym kończyć. Na dzisiaj przynajmniej. Czy jutro będzie? Nie mam pojęcia. Jeśli będzie jutro, to najprawdopodobniej jakoś bardziej w porannych godzinach, około 10 na przykład. Bo w weekendy wolę robić one. Jak wstaję i mam takie, och, I'm so energized. Jeden, 10 kochanek, gadam. Hej, ile ty już masz? Raz, 2, 3, 4, prawie 5, prawie 6,
Dobra, czyli 3. Mam 5 plus 3, 8, jeszcze nam dwóch brakuje, jak to, no to jeszcze 3 dorobimy. Albo to cała... Aha, czyli... Jakaś Irena zaprosiła nas z grupą gówniarzy tak naprawdę na spotkanie. Z Tomkiem Otomanem i z... Ale wy jesteście nudni. Sadza mnie, dawaj nam ten wielki stolik, babo. O, jas. It's party time, bitches. Czy to się akurat zmieścimy? Jeszcze 2 nam miejsca zostały. Danie dnia. Elo, danie dnia dla wszystkich. Ja stawiam. To patrzcie, jak z tej jednej tacki zaraz wyciągnie żarcie dla wszystkich. Czekam. Puch. Ej, w ogóle ty patrz, to jakiś hamburger, czyli con carne, hamburger, jakieś, to są jakieś kurwa resztki ze śmietnika, jakieś naleśniki z czymś, o, lobster termidor, bla 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 bla. Kurde, zaraz Tomek sam będziesz płacić za to żarcie, a biedny pies tamten. Myślałam, że będzie naszym skrzydłowym, ale no nie pykło. Będziesz im nasikać na dywan, psie. Nie będę miała nic przeciwko. Czas się kończy. Co tu? O, dobra. O, ja jeszcze nie widziałam dobrej wiedźmy z tymi podmiankami moimi. Ale ładnie wygląda w tej sukience. Fajne mają, że tutaj ma ten pas i na złoto zrobili, co i pasuje. Ale widzę czapkę, jeśli nie podmienia, bo czapkę ma chyba te... Ta emerycka się coś musiała zaciąć, bo też powinna mieć. Ale wygląda spoko, naprawdę spoko. Me love my podmianki. No i co? I będzie takie sobie spotkanie, jak ja wam wszystkim za żarcie zapłaciłam. A weźcie wszyscy trulajcie wieprza, naprawdę. Możliwe, że jeszcze się spotkam. Nie zesraj się, stary. Naprawdę. Żeby ci kuśka nie wstawała. Jedę do domu. To było okropne przeżycie. No elo. I 115 jak za 6 simów to nie jest tak źle. Zresztą jeden co mówił lobstera, termidora. W sumie nie wiem, czy też się po polsku tak mówi, tak jak po angielsku jest lobster termidor, czy to się tak samo mówi po polsku, że lobster termidor, czy to jakoś tam się nazywa. Może lobster terminator to jest po polsku. Lobster terminator dla pana. Zobaczcie, jak oni słodko wyglądają. I nawet mają psy. Nikt, kto jest zły, nie mógłby mieć psa. Dlatego ja mam psa, żeby ludzie myśleli, że jestem dobra. Ale dobra, on jest na tym swoim outingu, wróci wieczorem. Czyli tutaj dostanie nam do zagrania w sumie jeszcze 1,5 dnia. Ale no to jest na tyle. Na dzisiaj. Dzięki wam, że byliście. Dzięki za 2 słupki. Myślałam, że jak już będzie to tak maksymalnie właśnie jeden dziennie, to już będzie szałpał. A, dzięki za obserwację. Jak tak 2, to mi się tak lololololo, też tak ciepłuskie na serduszku. Dzięki, że wytrzymaliście to excelowe ustawianie i wszystkie inne pierdoły, także... No, dzięki po prostu, że byliście, było naprawdę fajnie. A ci, którzy oglądają na YouTubie, ja wam dziękuję za lajkę, teraz wsparcie. Znacie ten deal i to się miaczenia.